Witamy wszystkich na 104. warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy 5 listopada 2017 roku. Gospodarzami programu są Paweł, Przemek i Marcin, nauczyciele. Standardowo jest dr Kesze, a tematyka dzisiejszego spotkania będzie dotyczyć omówienia 196. warsztatu poszukiwaczy wiedzy oraz zaraz później przejdziemy sobie do omówienia czwartej części zrozumienia nauki o plazmie. Także bez zbędnej zwłoki zapraszam do omawiania. Zdaje się, że ty, Przemku, zaczynasz, także oddaję ci głos. Dzięki, Maciej. Wolno jeszcze coś, zauważyłem, że się nagrywanie włączyło. Flint był przez chwilę. Także tak, chyba... tak. Flint był u nas i mamy już nagrywanie, także wszystko jest ok. Dobra, to jak mówię, to tam wyłączył siebie. Ok, dzięki. Także witam wszystkich. Dobry wieczór. Dzisiaj omawiamy 196. warsztaty poszukiwaczy wiedzy. Sesja trwała około 2 godzin. Na początku doktor Kesze zaczął od troszkę od podsumowywania tego, o czym mówimy w ciągu ostatnich paru tygodni, kiedy nauki są dość mocno skupione na tym aspekcie duszy, pokoju. Generalnie ostatnich parę tygodni doktor Kesze daje nam wiele narzędzi, których zrozumienie może zająć nam bardzo, bardzo dużo czasu, ale powoli dochodzimy do odpowiedzi na te podstawowe pytania i co dalej, jak to wszystko powiązać koniec z końcem, jak to te nasze nauki, gansy, druty, wszystko co było po kolei, jak możemy z tego czerpać zrozumienie potrzebne nam do tego, żeby elewować nie tylko siebie, ale przede wszystkim to, o czym była sesja czwartkowa, czyli jak możemy rozwiązywać konflikty, jak możemy elewować duszę osób, króli i jakichkolwiek innych tyranów, którzy wywyższają siebie nad innych i starają się manipulować i kontrolować różnymi grupami tutaj na ziemi. No i doktor Kesze zaczyna wykład, mówi, że musimy coś zobaczyć, żeby uwierzyć. Potrzebujemy tej jego potwierdzenia kontroli. Ale czy doktor Kesze musi nam cokolwiek udowadniać? Ludzie mówią do niego często, zwłaszcza ostatnio w kontekście tych PPG, czyli tych generatorów i wielu innych rzeczy. Przez lata mówili do niego, pokaż nam to, pokaż nam tamto, pokaż swoją magię. No i tutaj doktor Kesze odnosi się do tego, że magię to pokazywał Mojżesz, pokazywał Jezus, to wszystko już było. Gdzieś te magiczne, powiedzmy, triki po to, żeby przyciągnąć uwagę ludzi, po to, żeby, no niekoniecznie za tym szło zrozumienie, ale doktor Kesze podsumowuje to w taki sposób. Teraz magia jest, to już wszystko zależy od człowieka, żeby tą magią jest znalezienie swojej własnej duszy. Kesze mówił wiele razy, że nie pokaże nam żadnej magii, bo w uniwersie nie ma żadnej magii. Magia równa się bycie profetem, bycie mesjaszem. My nie potrzebujemy widzieć na przykład zmartwychwstania czy jakichkolwiek innych tego typu aktów, ale doktor Kesze mówi, że pokazał, że fizyczność jest przedłużeniem duszy i każdy do niego przychodzi i mówi, pokaż mi, pokaż mi, pokaż mi, a na co Kesze mówi, pokaż mi swoją duszę, a ja pokażę ci wszystko, całą moją technologię. Każdy rozumie w zależności do stopnia swojego zrozumienia czy do poziomu swojej inteligencji. Każdy bierze z tych nauczeń w zależności od swoich potrzeb. Także na przykład rybak, który karmi gąsami ryby w stawie, karmi je po to, żeby były zadowolone. Ktoś, kto zajmuje się kosmologią, przychodzi i bierze coś innego, bo jego zrozumienie, jego sposób patrzenia na świat jest troszkę inny. My jesteśmy Słońcem. Ziemia ma 7 bilionów pięknych dusz. Dusz ludzkich, dusz... Ponad te 7 milionów dusz ludzkich są jeszcze rośliny i zwierzęta. I to jest tak jak galaktyka, która ma biliony, miliony gwiazd. To jest to, co inni widzą z kosmosu. Inni, którzy nie widzą wymiaru fizyczności, widzą naszą Ziemię jako właśnie
jako galaktykę z milionami, z bilionami pięknych dusz, które świecą. I tutaj dusza, czy tego rybaka, czy tego kosmologa, czy prezydenta, wszystkie te dusze wyglądają tak samo. Nie ma znaczenia tutaj, po raz kolejny dr Keshe odnosi się właśnie do rasy, do religii, do jakichkolwiek innych podziałów, które my stosujemy tutaj na Ziemi, albo które po prostu inne sposoby, na jakie zmanifestowała się fizyczność w zasadzie tego samego kreatora, tej samej duszy, bo każdy z nas nosi to samo nasionko, tą samą duszę, każdy jest tym samym kreatorem, pochodzi z tego samego. I tak dr Keshe mówi, zobacz duszę innych po to, żeby być świadomym tego, co kryje się za ich fizycznością. Interakcja pól prowadzi do wyglądu tej fizyczności. Dusza jest świadoma interakcji z innymi duszami, ale nie jest świadoma tego, że te osoby w swojej fizyczności mają różne kolory skóry, pochodzą z różnych miejsc, mówią różnym językiem itd. Zrozum swój potencjał. Co mogę zrobić? Jak mogę dać? Jak mogę stać się drogą dla innych po to, żeby elewowali sami siebie? Jest wiele poziomów poza duszą, ponad duszą człowieka. Człowiek ma problem, żeby zobaczyć różnicę pomiędzy fizycznością i jego kreacją. Interakcja pól wyższej siły czy wyższej prędkości, ich zwalnianie. Prowadzi do kreacji ich esencji, esencji duszy kreacji. Jest duży. Ups, przepraszam, co ja tu mam napisane. Są dusze, poziomy, warunki ponad Unikos. Człowiek ma problem ze swoim sąsiadem, który ma inny kolor skóry, żeby nie wspomnieć tutaj o zrozumieniu Unikosu. Jest wiele poziomów ponad duszę człowieka. Jak elewujemy innych po to, żeby ich egzystencja nie miała innego powodu niż tylko serwować. Nie ma poświęcenia, jeśli chodzi tutaj o, jeśli patrzymy z poziomu duszy, ale jest serwowanie. Nie ma czegoś takiego, że ja jestem powodem, dla którego inni byli elewowani. Nasze podejście powinno brzmieć tak. Stanowię dla innych przejście tak po to, żeby otrzymali pola wyższej siły. W ten sposób, żeby poprzez to, żebym dostał, jakby to przetłumaczyć, żebym dostał radość z tego, że jestem częścią tego. Separacja fizyczności i duszy przynosi ludziom wiele problemów. I tutaj dr Keshe wraca do tego, co się dzieje przede wszystkim, co jest omawiane na wtorkowych sesjach Jedna planeta, jedna rasa, jeden naród. I wspomina właśnie o Togo. W Togo, jak wielu z was pewnie wie, bo gdzieś tam wspominaliśmy o tej sytuacji, problem były zamieszki na tle religijnym, dużo było fałszywych pieniędzy pompowanych do tego kraju afrykańskiego. Jest to, powiedzmy, system, który jest używany, no, gdzieś to już się powtarzało, dziesiątki lat trwa destabilizacja kraju właśnie w taki sposób, czyli dodrukowywanie fałszywych pieniędzy, destabilizacja ekonomii, potem wprowadzanie, opłacanie wręcz pieniędzmi, być może nawet tymi fałszywymi, opłacanie różnych grup społecznych, które trzymają władzę. Do tego tutaj są związki jeszcze Watykanu i tak dalej, na którym to zależy na tym, żeby właśnie te konflikty trwały. Także problem w Togo gdzieś tam troszkę ucichł w tym momencie. Nagle wszystko ucichło, można powiedzieć. Wcześniej już dr Keshe nie na tym odcinku, tylko na innych. W zeszłym tygodniu mówił o tym, że to był pewnego rodzaju test, który jak widać dobrze zdaliśmy. Te osoby, które działały właśnie z poziomu duszy po to, żeby wprowadzić pokój w Togo, po to, żeby elewować duszę tych, którzy za tym wszystkim stoją,
Tu nie ma co się dziwić, to są po prostu wyniki naszej pracy, że to wszystko ucichło. Teraz co prawda z tego, co mówią inni członkowie Universal Council żyjący w krajach afrykańskich, teraz ten problem przenosi się do Nigeru. I tutaj dr Keshe nawiązuje do tego i mówi, że teraz trzeba zrobić, że ten problem z Togo został rozwiązany, ale teraz ten problem podąża gdzie indziej. Musimy naprawić źródło tego problemu, bo dużo jest właśnie takich ustawek tego typu jak w Togo. Tak samo jak spojrzymy na katastrofy naturalne, czyli na Karaibach sztorm, huragan, który zrównał wiele miejsc z ziemią. Tam niesiona jest fundacja, asystuje i uczestniczy w niesieniu pomocy humanitarnej właśnie poprzez kompresy, gansy, na poziomie żywienia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dr Keshe na wtorkowym teachingu też dał dużo wskazówek, jeśli chodzi o odżywianie się w sytuacjach takich, powiedzmy, ekstremalnych, gdzie można mieszać gans CO2 i CH3 razem z aminokwasem CO2 i pić po prostu wodę z ponad tych gansów, czyli jest to taki system na przetrwanie na tydzień, dwa, ale tutaj dr Keshe zaznaczał, że taka mieszanka produkuje około 40-50 rodzajów białek, więc jest to tylko chwilowo, a nie powinniśmy w ten sposób tylko i wyłącznie się odżywiać. Także ta pomoc humanitarna jest niesiona w dalszym ciągu na poziomie fizyczności. I dr Keshe trochę ustawia nas w innym kierunku i mówi, żebyśmy sięgnęli do duszy osób, które są poszkodowane, po to, żeby one mogły znaleźć spokój, schronienie, pożywienie. Żebyśmy elewowali duszę właśnie tych wszystkich Masonów, Illuminati i tak dalej, tych wszystkich rodów czy grup, które rządzą światem, które w pewien sposób kontrolują, po to, żeby zobaczyli swoje własne działanie, takie działanie niezgodne z etosem i po to, żeby ich dusza zmieniła ich fizyczność. Do tej pory ci ludzie, te grupy karmiły się na nas, można powiedzieć. Były z pewnego rodzaju, kontrolowały wiele aspektów naszego życia. I tutaj dr Keshe mówi, weź wojnę pomiędzy ich fizycznością i ich duszą, tak żeby to, co jest na wierzchu, czyli fizyczność, po to, żeby ona była w pokoju. Przez wiele lat winiliśmy ich za to, co się dzieje wokół nas, ale nie zrozumieliśmy drugiej strony tego wszystkiego, że to my cały czas bawimy się właśnie w tą grę winienia kogoś, znajdowania winnych i tak dalej, gdzie w zasadzie to my mamy wszystko, co jest potrzebne do rozwiązania tej sytuacji, do tego, żeby już tak więcej nie było. Także ta gra w obwinianie siebie, to jest po raz kolejny, kiedy dr Keshe mówi o tym, wcześniej mówił o tym w kontekście religii, że obwinialiście tego czy tamtego, teraz wiecie, gdzie, kto jest kreatorem, wiecie, gdzie jest kreator, wiecie, gdzie jest wasza dusza i wiecie, że to wy kreujecie wokół siebie, także koniec już obwiniania innych. Te wszystkie teachingi zbliżają nas do zrozumienia i kierują w każdym momencie w zasadzie. Co tydzień dr Keshe kieruje oczy na, żebyśmy kierowali oczy na samego siebie, żebyśmy spojrzeli w lustro i zrozumieli, że po części to my jesteśmy problemem, bo przecież mamy w swoich rękach wszystko, co potrzebne, żeby rozwiązywać te problemy, więc nasze przyzwolenie, nasze trwanie w tej stagnacji, w tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to jest po części właśnie nasza wina, że tak cały czas jest. I spójrzmy się wewnątrz siebie, zrozummy to, że możemy kreować rzeczywistość wokół nas i zacznijmy to świadomie zmieniać. Świadomie, nie przez przypadek. Parę tygodni temu dr Keshe właśnie mówił o tym, że to nie jest tak, że coś się stało i sobie myślisz, o, ja tak sobie życzyłem, może to jakiś przypadek czy coś. Musisz wiedzieć, musisz być świadomy tego, że dana sytuacja, rezultat czegoś, odnośnie czego miałeś szczere intencje, odnośnie czego
coś, na co chciałeś wpłynąć, coś, co chciałeś wykreować, oczywiście zgodnie z etosem, że to jest w 100% twoja robota, twoja sprawka. Musimy uświadomić sobie, że to my jesteśmy kreatorami i nie szukać już wytłumaczeń, że to był przypadek, o, akurat się tak zbiegło, że się stało tak, jak chciałem. Nie, to tylko i wyłącznie jest twoja zasługa, to jest twoja zasługa, że jakaś sytuacja się pojawiła, którą chciałeś, żeby się pojawiła. Także już pora przestać odrzucać to zrozumienie od siebie i zajrzeć wewnątrz własnej duszy i zrozumieć aspekty transmutacji i kreacji. Elewujmy króli po to, żeby zrozumieli, żeby odeszli. Serwuję, służę bez względu na pozycję, kolor skóry i tak dalej. Czy jestem królem, czy kimkolwiek innym. To wszystko jest nieważne. Każdy człowiek powinien służyć w taki sam sposób, bez względu na te wszystkie tutaj aspekty fizyczności. I tutaj doktor Gesze odwołuje się do słów Bahali, gdzie tutaj zacytował, że nadejdzie czas, kiedy nikt nie będzie chciał być królem. Kiedy nie będzie już tego królowania, dlatego że wszystkie dusze są ze sobą równe. Każda dusza jest równa z duszami innych. Nie ma czegoś takiego jak dusza króla Abrahama, dusza króla Mohameda czy jakiegokolwiek innego. Jest po prostu dusza. Jedna dusza, druga dusza. Ty jesteś duszą, twój sąsiad ma taką samą duszę jak ty w zasadzie. Taką samą, bo w esencji stworzoną z tego samego i te nasionka są takie same, a już wielokrotnie omawialiśmy te aspekty, że to środowisko i wszelkie inne czynniki zewnętrzne decydują o tym, jak wygląda ten efekt końcowy tutaj w naszej fizyczności. Także ci, którzy ustawiali te wojny i te konflikty, ich dusze są bardzo, bardzo nisko i potrzebują właśnie tego rodzaju potwierdzenia swojej egzystencji poprzez wojny, poprzez kontrolowanie i tak dalej. Ale przecież tak w esencji zrozumienia król nie potrzebuje potwierdzać nikomu, że ja jestem królem. I tak samo nie potrzebuje robić tego matka, która ma dziecko. Ona nie potrzebuje potwierdzać swojemu dziecku, że jest jego matką. Ona jest matką dlatego, że dała życie i dlatego, że chroni to życie. Jej dusza podnosi duszę jej własnego dziecka, daje ze swojej duszy poprzez fizyczność i poprzez duszę swojemu dziecku. Także tutaj doktor Kesze mówi, zmień pozycję, podnieś, elewuj duszę tych osób, eliminati czy jakichkolwiek innych grup i wtedy oni odejdą, wtedy nadejdą zmiany. W tym momencie dusza i fizyczność nie będą się zgadzać. Dusza nie będzie się zgadzać na to, co robi fizyczność tych osób. Tak jak wielokrotnie o tym mówiliśmy, dusza równa się pokój, także w momencie elewacji duszy gdzieś tam nastąpi ten wewnętrzny konflikt wśród tych osób rządzących. I tutaj doktor Kesze cofa się właśnie do nano, do gansów, do systemów balansujących itd. I mówi, że wzięliście to wszystko, bo to potwierdzało to, że Kesze miał rację i potwierdzało naszą własną fizyczność. Teraz to my jesteśmy reaktorami, to my jesteśmy nano, to my jesteśmy gansami, to my jesteśmy dynamicznymi systemami. Wszystko to było po to, żeby nauczyć nas o samych sobie, żeby nauczyć nas tego, kim jesteśmy. Dynamicznymi duszami, które elewują innych. I tutaj doktor Kesze znowu wraca właśnie do tych kompresów i mówi tak, że właśnie sobie dwa kompresy, silniejszy i słabszy, po to, które usuwają ból, które elewują. Królowie, Illuminati i te wszystkie inne grupy, o których wspominaliśmy, są właśnie jak ten ból. Ty stajesz się silniejszym kompresem, ty jesteś częścią albo przyczyną tej zmiany. Teraz uwierz swojej duszy. Rewelacją nie jest technologia, ale twoja dusza. Rewelacją, czyli właśnie tą zmianą, albo inaczej objawieniem.
nie jest technologia, tylko twoja własna dusza. Tak samo jak z Togo. Widzimy, że to wszystko działa. I to jakby trochę się wspomina to, jak 2-3 lata temu ten zespół rdzenia często robił pewnego rodzaju sesje z intencjami, gdzie starali się właśnie elewować duszę różnego rodzaju dyktatorów czy osób u władzy po to, żeby łagodzić pewnego rodzaju konflikty, po to, żeby likwidować właśnie przyczynę, nasiono tych problemów. Przetestuj reaktory swojej własnej duszy po to, żeby weszły na, po to, żeby weszły na inny poziom tego zrozumienia, na nasz poziom zrozumienia. Teraz to ty jesteś silniejszy, ty jesteś Mesjaszem człowieka, można powiedzieć, profetem człowieka. Tak jak Jezus był, tak jak Budda i osiągnij poziom właśnie tych profetów, tych przeszłości poprzez zrozumienie transmutacji pól, które tworzą te elementy. W innych wymiarach dusze znajdują, dusze muszą, że tak powiem, wybadać, znaleźć siłę pól środowiska po to, żeby się manifestować. Teraz dr Kesze daje taki ciekawy przykład zespołu ADHD. Nawiązywał tutaj do któryś z teachingów medycznych i mówi teraz tak, że ci królowie, ci iluminati, te wszystkie rody, które władają, te wszystkie grupy, które są u władzy, są jak dzieci z ADHD. Oni potrzebują tego całego cierpienia, tej wojny, tych wszystkich machloi po to, żeby potwierdzić swoją fizyczność. Czy zabijamy dzieci, które mają ADHD, czy elewujemy ich? I teraz doktor Kesze mówi tak, trick them, czyli nabierz ich, bo oszukaj to za mocne słowo, ale nabierz ich, przechytrz ich po to, żeby otrzymali to, co chcesz im dać. Czy potrzebujemy jakiegokolwiek rodzaju kościoły, religie i tak dalej? Czy potrzebujemy iść od jednej wojny do następnej po to, żeby... Czy te osoby, które stoją za tymi wojnami, potrzebują przechodzić od jednego konfliktu do drugiego po to, żeby potwierdzić właśnie ten swój zespół ADHD? I doktor Kesze mówi tak, weźcie zdjęcia tych osób i dodajcie im do duszy poprzez komunikację właśnie z fizycznością ich twarzy, poprzez wykorzystanie tego elementu zdjęcia, tego, że fizycznie patrzycie na tą osobę. Poprzez fizyczność możecie dotrzeć do ich duszy. Pozwólcie, żeby elewacją ich duszy był pokój. I teraz doktor Kesze mówi tak, zrozumcie, że potrzebujecie swoich reaktorów swoich duszy po to, żeby elewować ich duszę. Tworzenie nano jest zrozumieniem duszy człowieka. Poprzez widzenie zmiany, rozumiemy, że w przestrzeni kosmicznej my jesteśmy tą zmianą. Inni mordują po to, żeby zastąpić tych królów. Wiemy, że jak to wyglądało historycznie, że zawsze gdzieś tam walka o ten tron, jakieś zakusy na ten tron zawsze były i to jest to koło nienawiści, które cały czas się toczy, jeśli mówimy właśnie o walkę o tron, o pozycję. A tutaj doktor Kesze mówi, bierz tylko to, co potrzebujesz. Nie ma potrzeby na wojny, bo nie ma nikogo, kto chciałby więcej, kto chciałby osiągnąć przewagę, czy być wyżej podstawionym, mieć większą moc ponad innych. Nie ma korony ani tronów na poziomie duszy. Daj im tak dużo, żeby nie potrzebowali już potwierdzać tego w ten sposób w swojej fizyczności. Nadejdzie czas, kiedy papież powie prawdę. Nie potrzebujemy wydawać 1,6 tryliona dolarów, bo tutaj to jest liczba, którą Rick czy ktoś tam z ekipy na prośbę doktora Kesze dał mu liczbę, ile w 2016 pieniędzy było wydane globalnie na zbrojenia, na broń, na konflikty.
Także nie potrzebujemy wydawać tych trylionów, bilionów na bronię, jedzenie, szpitale, technologie. Możemy uczynić niebo na ziemi. Wszystkie te wydatki są tylko po to, żeby garstka ludzi potwierdziła swoją władzę. Wiele z tych broni, przepraszam, wielu z tych ludzi w momencie, kiedy zrozumieją, co zrobili, nawet targnie się na swoje życie. Ty jesteś zmianą. Ty jesteś narzędziem do elewowania tych osób. To jest przyczyna, dla której egzystujesz. Nie po to, żeby potwierdzić siebie w swojej fizyczności. Marchewka jest elewacją duszy na tej planecie. Tutaj dr Cash odwoływał się właśnie od carrot or stick, czyli marchewka albo patyk, albo bicz, więc uniwers jest miejscem dla duszy, gdzie dusze służą. Wtedy stajemy się częścią Universal Community, czyli tej społeczności uniwersalnej. Przez bycie częścią, ja staję się częścią totalności. To są bramy do nowego życia, do nowego wymiaru, do nowego cyklu. Elewacja duszy staje się kluczem, a nie tronem. Teraz musimy przesunąć, zmienić przyczyny wojen, a nie zajmować się robieniem kompresów i działaniem tutaj na fizyczności poprzez duszę, a nie poprzez broń, nie poprzez karabiny. I teraz doktor Kesze mówi tak, elewujcie prezydenta Stanów Zjednoczonych, te osoby, które najbardziej tego potrzebują, papieża, iluminati, lokalne mafie, burmistrzów, księży, prezydentów, wszystkich. Im więcej dasz, tym więcej masz i to jest właśnie ta zmiana. Bądź jak ten kompres. Wszyscy wspierający fundację są jak te kompresy dla tych liderów światowych. Możesz być mocniejszym kompresem, możesz być słabszym kompresem. Musimy pamiętać o tym, żeby być pokorni, tak jak to dr Kesze mówił wcześniej, że często w przestrzeni kosmicznej to my jesteśmy słabszymi. Tutaj nie ma co się unosić dumą i wywyższać, czy gdzieś się na to boczyć, można powiedzieć w cudzysłowie. Po prostu taka jest kolej rzeczy. Raz ja jestem słabszy i biorę od innych, raz jestem silniejszy i to ja karmię innych. I tutaj na koniec tej pierwszej godziny to też jeszcze powiedzieć coś takiego, że Fundacja Cash Foundation ma tych, co dużo mówią, tych, co dużo robią i tych, co są pomiędzy. Ci, co dużo robią, oni osiągają, znaczy oni są aktywni dlatego, że otrzymują tak dużo i poprzez to są elewowani. Ci, którzy dużo mówią, oni są jak ten właśnie słabszy kompres. A ci gdzieś pomiędzy tymi, co robią, a mówią, ich dusze też się elewują, bo oni także otrzymują. I to jest w zasadzie koniec tej pierwszej godziny, także przekazuję mikrofon Maciejowi. Dzięki. Dzięki uprzejmie. Dobry wieczór. Maciej Filipiak. I tu jeszcze ta myśl, znaczy przynajmniej w moich notatkach, to tutaj jeszcze do tej myśli tych trzech grup Kesze Fundacji, to on tu jeszcze dodał, że kontakt z gansem tlenku cynku, gansem dwutlenku węgla i gansem CH3 i z każdym innym zmienia stan mentalny. Nieświadomie pobierasz wiele i to cię zmienia. Nawet ci, co tylko interesują się tym, powiedzmy odwiedzają was, to też ich zmienia, to też ich elewuje, podnosi ich duszę, ponieważ są zasilani. Tak? W ten sposób my wszyscy zmieniamy duszę planety, poprzez te systemy zmieniamy ludzkość. Także to jest końcówka tej myśli, a przynajmniej ja to wynotowałem. I tu jeszcze jedno zdanie. Każdy trik, który służy podniesieniu
duszy gatunku ludzkiego jest dopuszczalny. I tym trikiem jest magraf, tym trikiem jest woda gansowa, czyli plazma, pusteczki zdrowia, peny. To zmieni tysiące po tylu wiekach niewolnictwa. Ten proces rozprzestrzenia się w sposób taki, jak chcieliśmy, tak można powiedzieć. I tak pan Kieszyn chciał. I tutaj pan Kieszyn mówi, następny etap wiedzy jest taki, jak następuje. Wiecie już, że dusza tworzy fizyczność. Teraz tam ktoś mikrofon chyba musi włączyć. Coś tam się dzieje. No nie. Momencie, przepraszam. Dusza tworzy fizyczność. Zrozumienie przepływu, zrozumienie blokad, filtrów na poziomie duszy, wpływających na kreację fizyczności, jest drogą do bycia perfekcyjną duszą, doskonałą duszą. Zobaczcie, to jest ten nurt, ten wątek, który on od wielu, wielu miesięcy podaje. Nie no, muszę kogoś zmutować, bo tam strasznie coś się dzieje. Ale wszyscy są wyciszeni oprócz ciebie, także to chyba nie jest wina. A to przepraszam, to może jakieś... Dobra. Zobaczcie, on ten wątek porusza wielokrotnie, że kreacja następuje, pola duszy emituje szybkie pola i one są filtrowane przez filtry, blokady, nastawienia, systemy wierzeń, tak? I w ten sposób się manifestują. I on tutaj mówi, że zrozumienie przepływu tego pola przez te blokady i filtry na poziomie duszy daje ci drogę do bycia perfekcyjną duszą, czyli usunięcie tych blokad, rozpoznanie tych filtrów, zmiana pewnych decyzji, które nastąpiły na pewnych etapach życia, tak? Które kształtują ci codzienność, których już nie pamiętasz, czyli wejście w siebie. To jest to, co była mowa na początku zeszłego warsztatu. On mówi tak, tutaj, to jest rzeka życia, to jest rzeka uniwersum, ma wiele nurtów, wiele prądów, wiele pływów. Ciało człowieka to kanał na te nurty, na te prądy, na te pływy składowe. Gdy ta rzeka zasila innych, sama otrzymuje więcej. Czyli ty jesteś cały czas zasilany z pola duszy poprzez różnego typu składowe i zasilając swoich bliźnich, elewując ich, wspierając ich, podnosząc ich, otrzymujesz więcej, robisz miejsce po prostu, robisz, przyspieszasz ruch, to co jest w wektorach, tak? My korzystamy z przyspieszonego ruchu między polami. I wówczas jak zasilasz innych, sam otrzymujesz więcej tych strumyków, tych rzeczy, aż z czasem one łączą się i zasilają się równolegle. Definicja, i tutaj taka ciekawostka, definicja procesu duszy, pracy duszy jest jak rosyjski przemysł naftowy w czasach Imperium Sowieckiego. On mówi tak, oni wydobywali ropę w różnych regionach swojego imperium, swojej tam Syberii, Zakaukazia i tak dalej, Uralu. W różnych regionach, różna jakości tej ropy i wszystko puszczali do rafinerii jednym rurociągiem, mieszali to wszystko razem. Ale rafineria wiedziała, którą część tej ropy potrzebuje. Rozdzielali to wszystko na lekkie frakcje, średnie frakcje, ciężkie frakcje i odpowiednio robili z tych różnych frakcji to, co potrzebowali. I tak dusza pracuje. Dusza bierze zewsząd, balansuje to, łączy, rozdziela wewnętrzny przepływ puls. Spójrz na to od tej strony. Pobierasz zewsząd, balansujesz, rozdzielasz, oddajesz, otrzymujesz. Przetwarza to, dusza to przetwarza, zasila fizyczność, oddaje innym. To jest dokładnie ten proces. I tutaj kolejny przykład. Pan Kesze mówi, to jest jak dziecko i matka. Jesteś jak matka. Wiesz, kiedy nakarmić dziecko. Wiesz, kiedy je przewinąć. Wiesz, kiedy je położyć spać, a przecież małe dziecko nie mówi. Ty to wiesz. Ty wiesz, czego ono potrzebuje. Rozpoznajesz potrzeby innych dusz, czytasz je i obdarzasz stosownie do tych braków.
potrzeb, tak? Dusza, która potrzebuje uwagi, obdarowania, zmienia fizyczność, czyli w momencie obdarowania, zmienia fizyczność, czyli w momencie, gdy jest zasilona, fizyczność zmienia się. Nic się nie marnuje. W świecie kul nic się nie marnuje. Wszystko się przemienia. Ziemia ma duszę. I ta ziemia duszy, ta dusza ziemi gwarantuje przetrwanie. Dusza ziemi kontroluje emisję pól w otoczeniu, do otoczenia i sama się zasila. Każda siła ma swój cel. Każde pojedyncze pole ziemi jest kontrolowane przez duszę planety. U człowieka jest dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. To jest na każdym etapie, to pan też wielokrotnie mówił, na każdym etapie jest to samo prawo. Neutron, atom wodoru, jajko, planeta, człowiek, wszystko jest na tej samej zasadzie. I tutaj kontynuując, pan Kesze mówi, każda istota uniwersum w ten sam sposób funkcjonuje. To już wiecie. Poprzez proces pobierania, absorpcji, przemiany, emisji, oddawania, zasilania innych. To jest etos istnienia w uniwersum. Istnienia w pokoju, w pełności, w kompletności, w balansie, a nie w głodzie i tworzeniu przemocy i reżyserowaniu konfliktu. Masz magrawy, masz długopisy, masz chusteczki zdrowia, masz wodę od gansów, widziałeś pracę pól. Testuj to. Testuj duszę człowieka, ciesz się jej pięknem i zakończ konflikty na tej planecie, ponieważ pobierasz z ruchu pól. To jest niekończące się źródło energii. Na tej zasadzie uniwersum pracuje. Nie potrzebujesz kraść, nie potrzebujesz niszczyć. Inicjuj ruch pól. I tu wraca do naszych władców, do naszych tak zwanych elit. On mówi tak, oni są tak nisko, że muszą być podniesieni. Dajesz tyle, że przemieniasz warunki gatunku ludzkiego i rak, którym oni są na ciele ludzkości. Rak, który powoduje wielowiekowe cierpienie tego gatunku, ten rak zniknie. Wielu z nich wejdzie na właściwą drogę. Zobaczymy zmianę. I tutaj pan Kasia daje taki przykład, żeby zilustrować tą myśl. Widziałem nie tak dawno chłopca bawiącego się z moim synem. Obserwowałem go i usiadłem koło jego matki, która też obserwowała tych chłopców i powiedziałem, że zobacz, twój syn poprzez swoje zachowanie, on potwierdza swoje istnienie i próbuje kontrolować sytuację. W pewien sposób kopiuje ciebie. Ty go w ten sposób traktujesz. Ty potwierdzasz, kontrolowaniem twojego syna potwierdzasz swoje istnienie. Czyli tutaj bym to rozumiał, tak jakby kompensujesz sobie swoje braki, tak? swój brak poczucia własnej wartości na przykład. Tak? I dowartościowujesz się, kontrolując to dziecko. Wyjaśniłem jej to wszystko, poszedłem do apteki, kupiłem omega-3 i dałem jej, wyjaśniając, że gansy tych tłuszczów spowodują, że odnajdziesz spokój w sobie. I wówczas, jak ty odnajdziesz spokój w sobie, inaczej będziesz swojego syna traktować, to on przestanie cię kopiować, bo on to robi automatycznie. On po prostu powiela wzorzec, który dostał od ciebie. I wówczas potrzeba kontroli zniknie. Jeżeli odnajdziecie spokój w sobie, potrzeba kontroli innych ludzi zniknie. Potrzebujemy obdarzać. I tu mówi takie słowa. Samo istnienie jest. To jest ten wspólny mianownik, o którym pan Kesze mówi od lat. Wszystko ma jeden wspólny mianownik. Jest. Czy jest przejawione, czy jest nieprzejawione, ale jest. I nie wymaga potwierdzania wartości swojego istnienia poprzez kontrolowanie lub krzywdzenie lub manipulowanie innymi, tak? Bo po prostu jest, zobacz to, to jest to źródło. W momencie, jak obdarzasz, to źródło obdarza ciebie i wtedy znajdujesz się. I teraz on mówi tak, dynamiczne magrawy przeniesione w dynamiczne pola duszy, czyli ta zasada, której się uczymy wokół
reaktorów przenosimy w dynamiczne pole duszy. W medycznych systemach widzimy przemianę dusz pacjentów. Dzieci wymagają podniesienia. Niespokojne dziecko odnajduje pokój. My w Kesze Fundacji robimy to od dawna, targetujemy, czyli bierzemy za cel pracy na polu duszy całe organizacje. Chodzi tu chyba o te organizacje, które on wspominał na początku. Iluminaci, masoni, rodziny bankierskie, rządy, prawda, prezydenci, głowy kościołów. I dalej mówi, likwidujemy raka na ciele ludzkości, na poziomie duszy. Robimy to na poziomie duszy, zmieniamy mu warunki. Iluminaci staną się wsparciem dla procesu pokoju poprzez swoje rezerwy. No i jak zrozumieją, tak, ockną się, to przyłączą się do pokoju, wspierając ruch pokoju swoimi rezerwami gromadzonymi przez wieki. To jest nasza praca, to jest nasz cel, tak to robimy. I tu padają takie ciekawe słowa. On użył takiego słowa powstanie, tak? W znaczeniu powstania warszawskiego, uprising, tak? I tutaj powiedział tak, to jest samo powstanie ludzkości, powstanie z kolan, tak? I to samo powstanie jest procesem przemiany królów i prezydentów. Przemieniamy ich, czas nadszedł. Zaufałeś długopisowi zdrowia, przekonałeś się, że działa, że znosi ból. Zaufałeś chusteczce zdrowia, teraz zaufaj sobie. I teraz użyj tej wiedzy do zmiany bólu ludzkości. Podobnie jak zmieniłeś długopisem, chusteczką, wodą od gansów, ból, powiedzmy, w ciele, tak? I teraz wracamy do tego, co Przemek wspomniał. Tutaj pada, RIG włączył tabelkę z jakiejś strony, która zajmuje się monitorowaniem wydatków militarnych. I tutaj padły takie kwoty. Militarne wydatki rzędu 1,6 biliona, czyli 1600 miliardów dolarów za 2016 rok na całym świecie, wszystkie armie, tak? Wyobraźcie sobie, jaka zmiana się może odbyć, jeżeli te pieniądze pójdą na cele pokojowe. O, dokładnie, dziękuję. To jest ta tabelka. Wyobraźcie sobie. I teraz mówi tak, Chiny są w czołówce procesu pokoju. Ludzkość potrzebuje odpoczynku od konfliktów i wojen. Spędzaj swój czas, dając ze swojej duszy organizatorom tego procederu, bo oni na tym najwięcej korzystają. Zrozum, że dusza nie potrzebuje fizyczności. Dusza istnieje przed manifestacją. Manifestacja jest taką przygodą jakby, tak? Sprawdzeniem się, zamanifestowaniem. Wszystkie majątki religijne wrócą do ludzkości dla wspierania procesu życia. Zamiast gromadzenia dla władzy i luksusu. Jak zobaczysz to od tej strony, to zobaczysz, jak to jest absurd. Człowiek był okłamywany w cudzysłowie w imię Boga przez wieki. Liderzy religijni sami wyjaśnią. Sami to zrobią. Sami wyjaśnią, co było robione niewłaściwie. Zobaczycie. Użyjemy obecny system bankowy, by dostarczyć środki do życia ludziom i jedzenie głodującym. Ta struktura jest gotowa. To było kilka tygodni temu omawiane przez pana Keshe. Paszport, jedna planeta, jeden naród. Struktura jest gotowa, pracujemy nad tym. Wszyscy duchowni, może nie takich słów użył, powiedział duchowni. Duchowni wymagają podniesienia z duszy, by nauczali o sile duszy człowieka, zamiast gromadzić dobra. Idziemy w kierunku realnej pracy praw wszechświata. I poprzez ten proces podnosimy z upadku ludzkość. Rozumiesz, że Kreator wysłał posłańców do elewacji duszy ludzi, do podniesienia ludzi z upadku. Zrozum to, zobacz to. To jest ten moment teraz. Posłańcy podnoszą ten gatunek. Dusza równa się pokój. Religie to jest konflikt, nadużycia, korupcja i wojna.
Droga pokoju stoi otwarta. Kolektywna świadomość dawania robi zmianę. To jest odwrót od filozofii głodu, od filozofii ciągnięcia do siebie, grabienia, tak? Gromadzenia, ciągłego braku. Bądź skromny, a nie arogancki, bo jeżeli będziesz arogancki, to pójdziesz ich drogą. Czas zmiany jest teraz. Moje życzenie jest moim rozkazem. Wojny, podziały według religii, wyznań, przekonań, koniec z tym. Testuj reaktory duszy. Te reaktory, to Przemek o tym wspominał w pierwszej części, rdzeń Rady Keshe Foundation, pan Keshe sygnalizował to tak delikatnie od lat, że oni pracują w ten sposób, tak jakby wprowadzał nas powoli. Tu mówi, te reaktory zadziałały w Togo, zadziałały w Chinach, zadziałały na Filipinach, zadziałały pomiędzy Rosją a Ukrainą, zadziałały dla porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, zadziałały w północnej Irlandii. Testuj je. Testując je, stajesz się częścią uniwersum, ponieważ używasz uniwersalnego języka dawania. I tutaj przez chwilę taką pauzę pan Keshe zrobił, zawiesił głos i powiedział coś takiego. Ciężko mi było dojść do tego punktu, ale masę złości zawsze wywoływał u mnie nonsens. Nonsens amerykańskich prezydentów. 700 miliardów budżetu co rok, by zabijać. To jest nonsens. Człowiek doprowadził się w ślepy zaułek. Koniec wszelkich instytucji obecnej władzy jest teraz. Oni się skompromitowali. Dajemy im szansę odnaleźć pokój w sobie. Następna faza jest taka. Oni zejdą stroną. Nadejdzie pokój. Nadejdzie faza nauki, pracy w kierunku edukowania reszty ludzkości. O polu duszy, o pracy na polu duszy i o przemianie duszy. O przemianie fizyczności z pola duszy. Dusza Matki Ziemi odpocznie w pokoju ze wszystkimi swoimi dziećmi. Będziemy patrzeć na zerowe wydatki na zbrojenia i na olbrzymie wydatki na ludzki komfort życia, cieszenie się życiem. I tutaj w tym momencie mówi tak, pan Keshe mówi tak, dzisiaj podniosłem z mojej duszy duszę papieża. On tego bardzo potrzebuje. Komunikujemy się. Pokój jest zagwarantowany. To samo z rodziną Rothschild, to samo ze światem islamu. To są dzieci tej planety. Planeta widzi piękno ich dusz. Przymyka oczy na ich psoty, na ich nadużycia. Obecnie te procesy trwają i mają się ku finalnemu przełomowi. Weźcie w tym udział. Apeluję do was. Rozumiecie, dlaczego nauka poszła tędy. A nie na kolejne pokazywanie, znaczy na pokazywanie kolejnego generatora. Zrozumcie, generator, magraf, emituje takie pola, że dusza użytkownika zostaje podniesiona, przemieniona. To jest ten sam efekt, dokładnie ten sam efekt. A teraz osiągamy go bezpośrednią pracą, bezpośrednią dostrzeżeniem własnej mocy, własnej kreatywności, własnego źródła. Tak? Nie potrzebujemy już generatora jako podpory, tak? Drogowskazu. Efekt jest ten sam. Przeprowadziłem was od głodu i chciwości do podniesienia duszy, do elewacji. Do separacji emocji od fizyczności, tak by dusza mogła osiągnąć swój cel. Czyli to, ja bym tak rozumiał, że do świadomości emocji jakby, że emocje są tym filtrem, poprzez który pole kreacji, czyli to, jak dusza nas zasila, emocje nadają mu tym polom różnego typu odcienie, różnego typu polaryzacje, tak? I stosownie do tych filtrów emocjonalnych,
ta manifestacja się odbywa. Normalnie ludzie tego nie są świadomi, automatycznie reagują, tak? Automatycznie się zaczynają kłócić, automatycznie się mszczą za coś, tak? Automatycznie karają się nawzajem, obrażają. A tutaj w momencie, kiedy zaczynasz mieć świadomość tych pól, to ty odseparowujesz te dwa procesy, tak? Zaraz, co to jest za emocja? Co ja mam zamiar zrobić? Czyli to jest ta separacja emocji od fizyczności, tak? Rozumienie, że fizyczność jest skutkiem, a emocja jest narzędziem duszy do manifestacji. I tutaj w momencie, kiedy to rozumiemy, dusza może osiągnąć swój cel, czyli może wrócić do stanu pokoju, z którego została wytrącona przez wielowiekowy system. I tutaj mówi tak, jeśli myślisz, że magrawy są dla energii, to się mylisz. One emitują spektra pól odmieniających ciebie. Podobnie woda gansowa, czyli liquid plasma. I teraz mówi tak, nie modlimy się prosząc, czyli wielokrotnie wspominał, że taki utrwalony, przynajmniej w naszej religii, taki modlitwa z intencją głodu, tak, z intencją braku, z intencją ze stanu umysłu, prośby, daj mi, tak, proszę o to. To nie jest właściwa aktywność, ponieważ robisz to z punktu widzenia braku, tak? I on mówi tak, nie modlimy się prosząc, natomiast oświecamy duszę, która odmienia fizyczność dla pokoju. Daję rodzinie Rothschild bardzo wiele, tym, którzy zorganizowali wiele wojen. Ich dusza przemienia się i fizyczność podąża. Nie ma różnicy pomiędzy duszą a dynamicznym reaktorem. Tu i tu jest bezwarunkowe dawanie do otoczenia. Każdemu bezwarunkowo, bez oceniania, tak? Bez wyróżniania. O tym jest ta nauka. 196 warsztatów, przemiana duszy ludzi. Wiatr zmiany w duszy ludzkiej wieje poprzez pola tej planety. I ten wiatr jest słodki, ciepły i dający. Piękne słowo. Wiele dusz raduje się w tym momencie. Zrozum totalność, zrozum całość, cały proces kreacji. Z tym zrozumieniem dawaj we właściwe miejsce, bankuj we właściwe miejsce. Proces kontroli ludzkości kończy się dzisiaj, ponieważ już o tym wiecie. Bez osądzania, bez karania. Ojciec pozwala dziecku na błędy, aż samo dojrzeje. Dojrzałość jest potrzebą tej chwili. Pokój, równość, wszyscy żyją w pokoju. Wyszkoliliśmy na tych nauczaniach wielu posłańców, którzy czynią zmianę w tej chwili. Podniesienie duszy każdej istoty na Ziemi. Tak, abyśmy mogli kolektywnie wejść w uniwersalną społeczność. Jeśli chustka znosi ból, twoja dusza znosi ból ludzkości. I tutaj godzina 57, pan Kesze podziękował, warsztat się skończył. Ja również dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki serdecznie, Maćku. Dzięki, Przemku. Czy tutaj jeszcze ewentualnie ktoś by chciał coś dodać do tej części? Ja bym może jeszcze dopowiedział, że dr Kesze już w kontekście tego konfliktu w Togo mówił o tym, że prowadzi jakiś dialog z Watykanem i dostawał zapewnienia, że chyba nawet od samego papieża, skoro tutaj o nim wspomniał, dostawał potwierdzenie, że w tym konflikcie w Togo, że generalnie Kościół katolicki, który tam uczestniczył w podżynaniu do tego, gdzieś tam te pieniądze Watykanu były pompowane, że dostał zapewnienia, że tam ten konflikt ucichnie, jeśli chodzi o zaangażowanie Watykanu. I mówił właśnie parę tygodni temu, że to jest test dla Watykanu, dla papieża, czy rzeczywiście ta umowa, to co powiedzieli, czy rzeczywiście będą to egzekwować.
Także to tylko w kontekście tego, co było gdzieś tam tydzień, dwa temu, jak później dalej sytuacja się rozwinęła. Kiprzemku. To rozumiem, że w takim układzie przechodzimy już do następnej części. Witam was serdecznie ponownie, tym razem trochę z innej perspektywy. Przechodzimy do czwartej części serii warsztatów zrozumienia nauki o plazmie. Dzisiaj poruszymy sobie na tematy zdrowia, środowiska i duszy. Wszystko się pięknie będzie zazębiać z tym, co powiedział dzisiaj i Przemek, i Maciej w odniesieniu do tego ostatniego warsztatu, więc będziemy sobie kontynuować i nawiązywać do tego. Technologia opracowana przez Fundację Keshe. Zdrowie. Interakcja pól ciała. Każda plazma, włączając w to ciało człowieka, posiada silne pole pierwotne w centrum. To jest dusza. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Tą spiralkę znamy, już powtarzamy to jak mantrę niemal, ale będzie to dość istotne. Jest to dość istotne, dlatego warto to powtarzać. Zewnętrzne krawędzie pola, w miarę jak się rozwija, ukazuje się jako fizyczna jednostka. To jest ciało. Pola pomiędzy połączone są do emocji poprzez nasz mózg, czyli znowu dusza, emocje w środku jako filtry i ciało jako wynik tak jakby końcowy interakcji pól duszy ze środowiskiem. Tutaj mamy po raz kolejny przedstawienie tego miejsca, gdzie właśnie w naszym ciele znajduje się dusza, ten dynamiczny reaktor, za pomocą którego możemy tutaj dużo zdziałać, możemy zrobić wszystko w zasadzie, tylko musimy do niego dotrzeć. I teraz dalej. Zobaczcie, mamy fizyczność, czyli jest to, to są to aminokwasy, które zbudowane są z interakcji pól pomiędzy Ziemią a Słońcem, ale też i odpowiednie pola minerałów specyficznych do naszej planety. To wszystko jest interakcja aminokwasu z miedzią, będzie to tworzyć tkankę mięśniową, aminokwasu z żelazem, to będzie krew i tak dalej, i tak dalej. Mamy emocje, tak? Tutaj zatrzymamy się trochę dłużej. Emocje karmione są w nas bezpośrednio poprzez nasze zmysły do mózgu, poprzez nasz wzrok, słuch, węch, dotyk, smak, jak i poprzez piersi. Tutaj ten ostatni element jakby zostanie rozwinięty trochę później, na późniejszych warsztatach, ale skupmy się na wpływie naszych emocji na właśnie na fizyczność, tak? Tutaj podczas tej pierwotnej angielskiej wersji tego wykładu, tego warsztatu, tutaj doktor Rodrigo przedstawił tak jakby dwa przykłady. Jeden to był przykład osób z Alzheimerem, gdzie tak na dobrą sprawę wiemy z punktu widzenia technologii plazmowej, że to są ludzie, którzy przenieśli się gdzieś tam, powiedzmy, w czasach młodości w inne miejsce, czy zmusiła ich do tego sytuacja, nie wiem, rodzinna, czy to wojenna, no nieważne. W każdym razie to miejsce, w którym obecnie są, nie pasuje im z jakiegoś względu i nie mogą się z tym pogodzić i dochodzi do tego typu schorzenia, jakim jest Alzheimer, poprzez właśnie blokowanie jakby tej pamięci. To było jedno. Drugie, z tego co pamiętam, to było właśnie też ADHD, tak? I tutaj Maciej o tym opowiadał w tej poprzedniej części. Trzecia rzecz, zobaczcie, co z nami robią w zasadzie emocje jako ten filtr. Bo wiemy generalnie, że dusza jest tak jakby w spokoju. Z tych blueprintów, które były wcześniej, blueprinty pokojowe, doktor Keshe wielokrotnie powtarzał, że dusza jest w pokoju, natomiast później emocje i fizyczność
już tak jakby robią dalej swoje. I popatrzcie na to w ten sposób, że no nie wiem, mamy powiedzmy jakiś problem i ten problem, no nie czujemy się z nim dobrze, tak, obojętnie co by to nie było. Piotrek to też pięknie przedstawiał na wcześniejszych wykładach dotyczących balansowania ciała i do tego też warto by się było odnieść, tam się to ładnie rozwinie. I zobaczcie, że dana emocja, którą trzymamy dość długo, potrafi no, w pewien sposób zmienić funkcjonowanie danego organu, na przykład w naszym ciele. Dalej ta zmiana spowoduje, że też jakby ten organ, no wiadomo, będzie inaczej funkcjonował, ale wejdzie jeszcze inna emocja i znowu coś się zmieni, tak? Pogarszamy sobie stan zdrowia w pewien sposób, kreujemy na przykład raka, kreujemy jakieś tam inne problemy zdrowotne. I tak jakby jest to jeden z elementów, o których tutaj doktor Rodrigo mówił. Jeden to jest to, że pewne rzeczy, pewne schorzenia dzieją się na przestrzeni tak jakby czysto emocjonalnej i tutaj pracując tylko i wyłącznie na emocjach jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy tak jakby poprawić, zmienić, żeby nie powiedzieć wyleczyć, bo nie o to chodzi. My zmieniamy przez cały czas środowisko, zmieniamy środowisko emocji i wtedy po prostu reszta rzeczy się tak jakby prostuje na swoje miejsce, tak jak powinna być. Drugim takim elementem jest samo środowisko, tak? Czyli no nie wiem, na przykład pyły, czy też tam doktor Kasze też się kiedyś odnosił do raka w pewnym z wykładów, gdzie część właśnie tej historii z rakiem to są przypadki związane z jakimiś wypadkami, tak? Wypadek samochodowy, jakieś uderzenie i tak dalej, gdzie to jest bardziej spowodowane właśnie przez zmiany środowiskowe niż przez emocje, ale to też powiedzmy jesteśmy w stanie jakby tutaj na tym pracować. I co tutaj mamy dalej? Dusza jest w centrum kontroli w ciele, karmiona przez pala wszystkiego wokół nas, włączając w to nasze emocje. To, w jaki sposób przetwarzamy informacje wokół nas, determinuje, czy rozszerzamy naszą duszę, czy nie. I zobaczcie, dusza, tak jak powiedziałem, jest w pokoju, wszystko jest elegancko, ale przez tą filtrację, którą robimy, czy ona idzie w jedną czy w drugą stronę, albo się rozwijamy, albo się zwijamy tak jakby do środka i no, zaczynają się robić pewnego rodzaju problemy, czy też inne historie. I mamy jakby powtórzenie, skład naszego aminokwasu, cztery główne pierwiastki, węgiel, tlen, wodór i azot, to jest 96% naszej struktury ciała, tak, struktury ciała naszej, roślin, zwierząt i tak dalej. Te wszystkie pierwiastki powstają w interakcji pól pomiędzy Ziemią a Słońcem, tak jak było powiedziane wcześniej. I tak to wygląda, tak. Wszystkie te pierwiastki znajdują się tutaj w tym Układzie Słonecznym, one występują też na Ziemi, jest to po prostu różna interakcja różnych pól ze sobą, różnych warstw ze sobą, bo w zasadzie cały ten fragment, jeżeli chodzi o zdrowie, to są warstwy. Zobaczcie, że wielokrotnie było nam powtarzane to, że nie ma tak jakby jednego rodzaju tlenu. Tlenu jest naprawdę wiele rodzajów, chociażby z tego względu, że każde z tych drzew, każda z tych roślin ma inną strukturę liści, inne przetwarza, emituje czy pobiera inne zupełnie pola. Każda z nich będzie zupełnie dawała inny tlen, przyjmowała tak jakby inny dwutlenek węgla do siebie i przez to mamy taką wielką różnorodność tego wszystkiego. Dobrze. Warstwy w ciele tworzą interakcję pól.
Możemy także opisać warstwy jako filtry, ponieważ różne warstwy pozwolą na przejście tylko niektórym polom. Pamiętacie tą animację, którą wcześniej na pierwszym bodajże wykładzie z tej serii prezentowaliśmy. Każda z tych warstw tak jakby no, filtruje te pola. Albo pozwala przejść jednym, albo nie pozwala. Tutaj mamy to na przykładzie naszego ciała. Za chwilę przejdziemy do kolejnych zdjęć w powiększeniu tak jakby mikroskopowym, tudzież różnych schematów, ale zobaczcie, że to robi też wasza emocja, o której dużo, dużo się mówi ostatnio, tak? Tutaj o tej filtracji. W zależności od tego, jakie mamy wrażenia, jakie mamy odczucia związane, nie wiem, z daną sytuacją, czy z miejscem, czy z osobą nawet, to będzie też powodowało, że inaczej będziemy po prostu, inne pola będziemy puszczać albo przepuszczać do siebie, albo wypuszczać na zewnątrz. To jest naprawdę mega, mega istotne. I tutaj zobaczcie, tutaj mamy schemat, jeszcze raz powtórzenie ideowe, tak jakby jak wygląda ta warstwowa budowa, tak? Tutaj mamy stan materii, gęsto upakowane, tutaj są te cząsteczki, natomiast tutaj jest ta nanopowłoka i tutaj te wiązania są tak jakby już trzymane tylko i wyłącznie na polach i to jest właśnie ta część, gdzie odbywa się ta filtracja. I teraz tak na dobrą sprawę ta interakcja pól to jest nic innego jak oddziaływanie na ta warstwowość, tak jakby ta cała historia jest tutaj powtarzana i znowu wracamy od skali mikro do skali makro. To możemy znaleźć w atomie, czy niżej, czy możemy pójść nawet do największej struktury we wszechświecie i za każdym razem będzie ta sama struktura, będzie to samo oddziaływanie, tak jakby pól. Tutaj jest to przedstawione na zasadzie tworzenia się tak jakby aminokwasu. Przepraszam was na sekundę. Okej, jedziemy dalej. Tutaj macie przedstawione zdjęcie, powiększenie, jak wygląda nanopowłoka na zdjęciu mikroskopowym. Zobaczcie, ile tutaj jest warstw, jak to wszystko działa. To jest proste zdjęcie. Popatrzmy sobie dalej. Mamy kolejne zdjęcie. Zobaczcie, jak to się tutaj ładnie układa wszystko. Jak to wygląda. To jest ten schemat filtracji w zasadzie. Możemy to teraz zobaczyć, prawie że dotknąć. Ale zobaczcie, to samo mamy w żołądku, tak? Czy w innej strukturze. To jest jedna warstwa, to jest druga, to jest trzecia, tak? Tutaj mamy jeszcze te wszystkie struktury żołądkowe, które też przyciągają odpowiednie porcje pożywienia, tak? I tylko w zasadzie nimi się zajmują. Jedźmy dalej. Tutaj mamy znowu pokazane zdjęcie skóry, jak ona wygląda. Zobaczcie, też mamy różnego rodzaju warstwy. Wróćmy do bodajże warsztatu o mięśniach zdrowotnego i tam też ta warstwowość mięśni, nieważne czy gładkich, czy poprzecznie prążkowanych, też była dokładnie pokazana. Zobaczcie, że każda struktura, każdy w zasadzie mięsień jest jeszcze dodatkowo oddzielony pewnego rodzaju błoną od jakiejś innej struktury, czy też narządu w naszym ciele. To też jest tak jakby kolejna warstwa. Każda z tych warstw, każda z tych rzeczy tworzy zupełnie inną interakcję pól. Tutaj mamy znowu kości i też widzicie te wszystkie pory w tej strukturze gąbczastej, które dokładnie robią to samo. Każda z tych struktur wytwarza inne rodzaje pól, jakby pozwala na wytwarzanie zupełnie innych interakcji, produkcję zupełnie innych
zupełnie innych elementów, pierwiastków, które są nam potrzebne do życia. Tutaj mamy kolejny przykład, zdjęcie też kości. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. Zobaczcie, ile, jak złożoną strukturą jesteśmy. Właśnie. Każdy organ ciała otoczony jest przez warstwy. Te warstwy pozwalają na tworzenie się pól energii dla absorpcji potrzebnych, pól do utrzymania organów w zdrowiu. Każdy organ i różne części naszego ciała, włączając naszą skórę, posiadają różne warstwy. Różne warstwy działają jak filtry pozwalające na interakcję tylko pewnych pól z różnymi częściami ciała. Co, gdzie i w jaki sposób ciało oddziaływuje z tymi polami. Obecne naukowe zrozumienie ciała mówi nam, że to, co obserwujemy, całe nasze zapotrzebowanie energetyczne pobieramy z pożywienia. Pożywienie rozkładane jest w żołądku i w ten sposób absorbujemy witaminy i minerały z pożywienia. No ale jeżeli popatrzymy sobie na te wszystkie zdjęcia i wiemy, że każdy z nich to jest interakcja pól, która pozwala nam tworzyć, absorbować różne rzeczy, szczególnie na przykład skóra, gdzie jest to jeden z naszych największych organów oddechowych, wydalniczych, to nawet też mówi nasza tradycyjna medycyna. Zobaczcie, co się dzieje. 80% dostajemy przez skórę i układ oddechowy, 20% dostajemy z pożywienia. Tak wygląda system karmienia naszego ciała. Było to też powtarzane tak jakby wielokrotnie. Zobaczcie, mamy interakcję na aminokwasu przez płuca, przez skórę. Tutaj samo promieniowanie tego słońca, tak? To też jakby swoje robi, inne tego typu rzeczy tutaj możemy wymieniać, ale my wciąż tak jakby patrzymy tylko na te 20%, które traktujemy jako to, że to jest nasze główne źródło, tak? Czyli no musimy dalej spożywać w pewien sposób, tak? A tutaj znowu mamy tak jakby powtórzenie jakby tej energetycznej struktury ciała człowieka, tak? Gdzie jest to możliwe do udowodnienia za pomocą aparatury kirlianowskiej, czy też różnego innych rodzaju technologii. Widzimy tutaj różnicę po lewej stronie przed skorzystaniem z urządzenia. I tutaj było chyba 20, po 20 minutach w urządzeniu, jak się zmieniło to pole energetyczne danego ciała, tak, danej osoby. Wszystko w ciele jest w stanie GANS, dlatego też każdy stan materii, jedzenie, wkraczając do ciała, zmienia się w GANS. Jedzenie jest gansowane w żołądku i jelitach i tylko pola absorbowane są przez warstwy w ściankach jelit. Dla tych, którzy są tak jakby tutaj na początku tej przygody, na początku tej drogi z technologią plazmową, dr Kesza na kilku wykładach mówił o tym, że wszystko, co w zasadzie każdy stan materii, jeżeli go włożymy w nanokołtowany pojemnik, czy właśnie w taką strukturę zamkniętą, ta materia zacznie się zachowywać jak plazma, zostanie uwolniona tak jakby w pewien sposób. I tutaj możemy to odnieść do nanokołtowanej butelki, w której, nie wiem, wrzucimy na przykład marchewkę, ona się już będzie zupełnie inaczej zachowywać. Tak samo jeżeli chodzi o nasze ciało. Wszystko, co tak jakby spożyjemy w momencie, gdy jakby przejdzie przez nasz przełyk, w zasadzie do momentu wyjścia, staje się już jakby plazmą, staje się tą wolniejszą, bardziej uwolnioną, może tak, szybszą strukturą, zmienia się w GANS. Tutaj dalej dochodzi do rozpadu żołądku poprzez kwas żołądkowy, tutaj jeszcze wcześniej przy jelitach różne enzymy, absorbowane są pola
I reszta, to co jest oddane, tak jakby wychodzi z drugiej strony. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Twoje ciało tworzy warunek zmiany z materii do stanu gans i odwrotnie. To chyba też tak jakby wszystko jest jasne w tym slajdzie. Czy są jakieś pytania do tej pory? Halo? No, myślę, że jest to zrozumiałe. Przynajmniej jak dla mnie. Mamy tutaj bodajże Tomka. Możecie przenieść Tomka na panel, bo ja nie wiem, jakoś dziwnym trafem nie mogę tego zrobić. No, śmiało, jesteś na panelu. Zapraszamy. O, dzień dobry. Mi z tą duszą trochę nie pasuje, żeby ją tak wsadzać do tej głowy. Żeby ją tak, żeby ją tak umiejscawiać w miejscu i czasie, że jak załóżmy, nie wiem, ktoś nas na boisku popchnie, to wtedy co, dusza też jest popchnięta? To takie trochę jest... Ja to widzę raczej, że to jest jakiś punkt taki zaczepienia tutaj. Taki haczyk. Bo tak trochę mi to się tak nigdy nie... Do końca tak sobie nie mogłem tego wyobrazić, że tam się... Chyba, że przez duszę jest rozumiane coś innego tutaj. Znaczy, to jest pole pierwotne, tak, z którego emanacji tak jakby i z interakcji ze środowiskiem powstała nasza fizyczność. Więc teraz, jeżeli to jest nasze centrum, tak jakby, i z niego jesteśmy w pewien sposób wykreowani, to tak jak mówisz, jeżeli ktoś cię popchnie na boisku, to twoją duszę też ktoś popchnie, tak, w pewien sposób. To jest tak, jakbyś miał po prostu mały, dynamiczny reaktorek o bardzo dużej sile, który... No tak jak widziałeś, to jest w zasadzie czarna dziura na zdjęciu, no po prostu był obudowany czymś. Popatrz sobie na żółtko, na jajko, tak? Masz żółtko, które jest tak jakby tym centrum, masz białko, czyli to przejściowe, tą materię przejściową, powiedzmy, nie wiem, odnieśmy to do emocji na przykład. I na samym końcu oddziaływania tego całego tej całej struktury masz dopiero skorupkę, czyli coś, co jest no, najtwardsze, tak? Magnes, jak popatrzysz na magnes, to też największe, najsilniejsze oddziaływanie, szczególnie przy tych okrągłych magnesach, które pokazywaliśmy w pierwszym wykładzie z tej serii. Najsilniejsze oddziaływanie magnesu było w środku, tak? Pomimo tego, że tam była wolna przestrzeń, dopiero później te pola zaczęły zwalniać i tak jakby jest utworzona ta część magnesu takiego namacalnego, a jeszcze dalej też masz pola, które po prostu wychodzą no dalej, tak? Bo ten magnes oddziaływuje nie tylko bezpośrednio na styku, tylko jeszcze kawałeczek dalej, prawda? No to rozumiem, ale po prostu... No, mi się wydaje, że ona jest czymś bardziej nieskończonym i bezczasowym, żeby tak tutaj była cała w jednym miejscu, w jednym punkcie. Znaczy nie rozpatrujemy tutaj duszy w zasadzie w aspekcie ezoterycznym. No, to pojęcie, wiesz, ja też je może inaczej rozumiem, nie? Ale no, to tłumaczenie Marcina jest okej. No, bo my tutaj duszę, powiedzmy, jako to najsilniejsze, najszybsze pola magnetyczne, nie? Nie porównujemy to, powiedzmy, jakiegoś... No ja wiem, tylko tak wiesz, no, to wtedy, jeżeli one są najszybsze, no to one są wszędzie. Znaczy, to jaki one mają łącznik z tym wszechświatem? One są właściwie
Ja to widzę, że ona jest, tu jest po prostu taki haczyk, taki link. Link do... A to dobrze mówisz, bo doktor Kesze to tłumaczył, że po pierwsze, że ciało i mózg na przykład i później skorupa czaszki, że to jest taki kontener na duszę, to po pierwsze, a po drugie też parę tygodni temu było, chyba z dwa tygodnie temu na publicznych, że twoja dusza emanuje i jej pola wychodzą przechodzą powiedzmy przez cały uniwers, przez różne inne struktury i mówił też o przykładzie właśnie komunikacji z dziećmi i tak dalej. Także odpowiedź powiedzmy jest dwojaka w sensie zrozumienia tego, że jest, ale na dobrą sprawę też jest wszędzie indziej, bo emanuje jej pole, dochodzi do każdego zakamarka uniwersu, można powiedzieć. Poza tym, ale to jeszcze dojdziemy do tego tak jakby w ostatniej części tej prezentacji, jest to, że w polach swojej duszy masz pola w zasadzie wszystkiego, tak? I tak jakby tutaj też potwierdza się ta bezczasowość i w zasadzie brak przestrzeni, tak? Że możesz być wszędzie i wszędzie, gdzie chcesz, tak? Tylko no, musisz po prostu znaleźć do tego pewnego rodzaju ścieżkę, bo wszystko na tej planecie, co żyje, ma podstawę tego jednego aminokwasu, tak? COHN. Ale jeżeli idziemy w te szybkie pola, no to one też tak jakby mają swoje źródło, mają swojego jednego kreatora, który po prostu w pewien sposób się rozdzielał. To było pokazane też na, zaraz może tutaj będzie na tym slajdzie. No tutaj zobacz, każda ta odnoga w zasadzie to jest, czy interakcja pomiędzy tym a tym, ja sobie wezmę tutaj annotate na chwilę. Ja sobie to wyobrażałem zawsze tak, że to jest, załóżmy, ta dusza to jest jakiś, no nie wiem, pył wszędzie, który jest wszędzie, a tu jest po prostu odnośnik do niego w danym miejscu, w przejawieniu się tutaj akurat, między półkulami, akurat teraz, ale potem może być w każdym innym miejscu. Taki link, w tej chwili z linkiem tutaj do mnie, ale no za chwilę może być wszędzie, gdzie indziej, nie? I stanowi, no tak wizualnie teraz sobie wyobrażam. No, po części tak, no bo można powiedzieć, że to jest twój bezpośredni link do źródła, tak? No, tak. Ale zobacz, to jest, tutaj masz to ładnie pokazane, powiedzmy tutaj, gdzie to zakreślam, tak? Interakcja jednego z drugim. Niby tutaj jest jakaś dusza i tutaj jest jakaś dusza, ale interakcja tych dwóch tworzy ci kolejną, tak? I tak można, wiesz, tak można w nieskończoność. Tu masz kolejną, tu masz gdzieś znowu, tak? I to są wszystko te spiralki, tak? Które się rozwijają. Im wolniej, tym gęstsze to jest, tym bardziej wchodzi to w materię, w inne tego typu rzeczy, już takie bardziej namacalne, tak? No dobra, niech tak zostanie na tym slajdzie, nie będę zmieniał. Okej. Okay. Czy są jeszcze jakieś pytania tutaj? Ewentualnie ktoś chciałby coś dopowiedzieć, to zapraszam. No to co, to jeżeli nie ma pytań, to jedziemy dalej, tak? Kolejna część, tutaj mamy środowisko. Zaczynamy rozumieć, że wszystko w tym wszechświecie i dalej stworzone jest z pól podstawowych magnetycznych i grawitacyjnych pól Magrav. Tak jak wcześniej mówiliśmy, przepraszam, całe życie na tej planecie zbudowane jest na tym samym aminokwasie, COHN, tak? Czy to będą zwierzęta, czy rośliny, tutaj różnica będzie w zasadzie albo żelazo, czyli idziemy w zwierzęta, jako przyłączające się do aminokwasu, albo magnez, tworzący te dalej struktury roślinne. Wszystkie rośliny zbudowane są z miliardów gansów, tworząc całkowitą plazmę
rośliny. To już też pamiętamy z poprzednich prezentacji. Zajmiemy się tutaj teraz wzrostem i ruchem roślin bardziej. Pionowe i poziome życie. Ruch roślin odbywa się głównie w pionie. Rosną w górę od ziemi i w głąb. Czyli tutaj system korzeniowy tak jakby jeszcze mamy na względzie. Częściowo poziomy ruch za pomocą gałęzi i liści wyrastających na boki oraz układ korzeniowy rozchodzący się poziomo w ziemi, czyli głównie wertykalny, natomiast też występuje ruch na boki, czyli horyzontalny. Rośliny mają lepszy intelekt niż człowiek w zrozumieniu otaczającego ich środowiska. Rośliny używają energii środowiska i w tym samym czasie pól magraw swojego środowiska i rośliny wybrały, gdzie chcą żyć, nad morzem, na pustyni i w górach. I zobaczcie, dlaczego, tak? Bo tu się ktoś może obrazić. Jak to tak, że no one są mądrzejsze niż ja? Ale z drugiej strony no popatrzmy na to w ten sposób, że drzewo rośnie sobie, zaraz do tego jeszcze dojdziemy tak jakby, ale drzewo rośnie w jednym miejscu 100 lat, niektóre drzewa nawet dochodzą do 1000 czy więcej i one są w jednym miejscu, one nie muszą chodzić codziennie czy co dwa tygodnie, czy co dwa dni do hipermarketu, żeby kupić sobie coś do zjedzenia. One żyją w jednym miejscu, dostosowały się do tego środowiska, w którym żyją i jest im tam dobrze, tyle ile mogą, tyle tam wytrzymują. I zobaczcie, jakie te środowiska są różne. Dno oceanu, tak? No, nam by tak trochę ciężko było bez jakby odpowiednich przyrządów czy też technologii na razie wejść powiedzmy na ileś tam 10 metrów powiedzmy i żyć tam sobie swobodnie, tak? Tak samo w górach, gdzieś tam w wyższych partiach albo na pustyni, tak? Jest to dość ciężkie, a jak widzimy w tych różnych środowiskach życie roślinne sobie kwitnie i nie ma z tym najmniejszego problemu. I zobaczcie, mamy czas życia roślin. Też są różne w zależności od rośliny. Mamy tutaj sałatę, gdzie od momentu wysiania powiedzmy do momentu zbioru to jest powiedzmy od 8 do 12 tygodni. Drzewa natomiast mogą żyć spokojnie do setki lat, a nawet i do 1000, tak? Gdzieś tam, gdzie niegdzie we Włoszech, bodajże to było chyba na tych plantacjach drzewek oliwnych, tak? Tam, gdzie oliwki się hoduje, zbiera, no to niektóre z nich dochodzą nawet do 1000, do 2000 lat i mają się dobrze w jednym miejscu. Drzewa potrafią żyć po 2000 lat w jednym miejscu, więc potrzebują znaleźć swoją pozycję, by przeżyć. Rośliny nauczyły się czytać i rozumieć swoje środowisko, aby zapewnić sobie życie przez setki lat. Dlatego mamy różne rośliny w różnych częściach świata. Nauczyły się adaptować do swojego środowiska. Widzimy rośliny w warunkach pustynnych i w głębokich oceanach. Człowiek nie robi tego. My zmieniamy, niszczymy nasze środowisko, by pasowało do naszych potrzeb, bez patrzenia na inne stworzenia wokół nas. Człowiek jest mniej wykształcony, jak używać środowiska tej planety. I zobaczcie, no faktycznie tak jest, tak? My musimy sobie zbudować kawałek sklepu pod nosem, żeby po prostu pójść na wygodnie, kupić sobie coś gotowego, tak, przetworzonego już, prawie że wstępnie przetrawionego, żeby po prostu szybko wrzucić do garnka i zjeść. Natomiast rośliny korzystają z tego, co mają w zasadzie pod ręką i nauczyły się to robić w sposób tak efektywny, że no w zasadzie nigdzie się nie muszą ruszać. Tutaj dr Kesze też na kilku bodajże wykładach odnosił się do tego, że w tych
jakby mniej zaawansowanych technologicznie społecznościach, w tych strukturach typowo rolniczych, powiedzmy, w jakichś małych takich osadach czy wioskach, gdzie naprawdę nie ma kompletnie technologii, ludzie żyją tylko i wyłącznie z uprawy, czy z jakiegoś tam polowania, czy innych tego typu prostych rzeczy, oni w sytuacji klęski, katastrofy dadzą sobie radę, oni przeżyją, nie będzie z tym problemu. I tutaj Kasza na jednym z wykładów powiedział coś takiego, że w tych społecznościach ja nigdy nie widziałem ludzi, którzy gdzieś tam na tych obrzeżach wioski leżeliby martwi, tak, że coś tam się z nimi działo. Natomiast widział to wielokrotnie na obrzeżach, czy też w środku gdzieś tam wielkich miast. Tutaj wymieniał, nie wiem, Moskwę, Nowy Jork i tak dalej. Jeszcze przez kilka tego typu przejechał. I tak na dobrą sprawę, dlaczego? Bo ludzie z tego prostego tak jakby trybu życia, tak? Znaczy prostego, no z jednej strony on jest bardzo trudny i bardzo, bardzo pracochłonny, tak, bo musimy dbać o te roślinki, pielić i tak dalej, ale człowiek był kiedyś samowystarczalny. Popatrzcie nawet na to, co się dzieje obecnie, tak, kiedyś w rodzinach robiło się, no powiedzmy 10-15 lat wstecz, robiło się naprawdę bardzo dużo przetworów na zimę, natomiast teraz no w niewielu miejscach jeszcze to się jakby kultywuje, nie ma tego, tak? Nie robi się tych zapasów. Wszystko jest gotowe, wszystko mamy na miejscu, dwa kroki, 15 minut od domu, powiedzmy, jedziemy do sklepu i jest, ale co się dzieje właśnie w tym momencie, kiedy no nie wiem, zdarzy się powiedzmy jakaś katastrofa, wszyscy po prostu wtedy wpadają w popłoch, w panikę, bo po prostu nie mają jak sobie zapewnić tego, powiedzmy tego podstawowego bytu, podstawowych środków do przeżycia. To tak na marginesie, właśnie do tego. My zmieniamy, niszczymy nasze środowisko, by pasowało do naszych potrzeb, bo po prostu nam się nie chce tego robić, więc no mamy hipermarkety, w skrócie. Rośliny używają energii środowiska i w tym samym czasie wykorzystują pola magraw środowiska dla swojego wzrostu. Rośliny nie absorbują żadnego stanu materii z ziemi lub ze środowiska. One oddziałują wyłącznie z ich polami. I tutaj właśnie nasze obecne zrozumienie roślin jest takie, że pobierają wszystkie składniki odżywcze i energię z ziemi. No i pochylmy się na chwilę nad tym stwierdzeniem na przykładzie tego drzewka. To jest drzewko gdzieś tam w Australii. To drzewo ma ponad 100 lat i żyje w tej samej ziemi przez cały czas. Na pewno zużyłoby wszystkie składniki odżywcze w ziemi znajdujące się wokół korzeni w tym czasie. Korzenie rozrosły się w dół i na boki w poszukiwaniu składników odżywczych. Jedźmy dalej. Liście opadają, tworzą kompost u podstawy drzewa. No, idąc tutaj trochę głębiej, liście w zasadzie to jest też reaktor pewnego rodzaju, pudełko CO2 powiedzmy. Spadając, wysuszając się, tworzą suchy gaz. Popatrzcie na pożary lasów, kiedy po takiej wielkiej katastrofie przechodzi, no wszystko zaczyna kwitnąć, tak? Na tym popiele, na tym wszystkim, gdzie mamy spopielony ten gaz, gdzie mamy jeszcze tam odpowiednie środowisko zasadowe, te pola jakby trafiają do ziemi, są z powrotem w tej wolnej, prostej formie, kiedy to wszystko po prostu strzela do góry, no po prostu prawie że w oczach. Na tym przykładzie widzimy fragment drogi nad częścią ziemi, więc w jaki sposób możemy wytłumaczyć wzrost tego drzewa i wielu innych takich jak to, które są jeszcze starsze. Czyli po pierwsze, no dobra, mamy te liście, które opadają przez cały czas i tak jakby znowu później są, jak się rozłożą, wpadają z powrotem w system korzeniowy, pola są wykorzystywane gdzieś tam
gdzieś tam dalej. Skąd ona bierze swoje składniki odżywcze i energię? Pionowi ludzie uzyskują większość swych potrzeb życiowych z pól wokół nas. Potrzeby tego starego drzewa będą zupełnie inne od potrzeb szybko rosnących roślin, na przykład sałaty czy marchewki. I tutaj mamy zaznaczony czerwony obszar. Każdy liść i gałąź oddziałuje z polami. To jeden wielki reaktor. I zobaczcie, no tutaj na pewno to będą inne pola wykorzystywane niż właśnie sałata, która rośnie nisko, czy marchewka, która też no tak jakby czego innego zupełnie potrzebuje. Popatrzcie, że mamy tutaj też w zasadzie można powiedzieć tą proporcję 80-20, tak? Gdzie 80 będzie szło z powierzchni tutaj zewnętrznej, z pomiędzy tej interakcji, a 20 powiedzmy będzie sobie szło stąd, od dołu, tak? A w jaki sposób rośliny łączą się ze środowiskiem i polami. I tutaj mamy pokazany przykład. Nałożona jest jakaś roślinka i nasz torus. Rośliny posiadają pola magnetyczne i grawitacyjne. Każdy rodzaj rośliny posiada inny kształt liści, ich ułożenie na gałęziach, rozmiar rośliny i jej ogólny kształt. To wszystko generuje różne pola magra. I tak na dobrą sprawę widzimy to wszędzie, tak? Widzimy to właśnie na przykładzie naszej pietruszki czy jakiejś innej rośliny. Tutaj mamy pokazane liście marakuji. Zobaczcie, one są zupełnie inne pod względem, nie wiem, kształtu, grubości, koloru. Chociaż może tego na tym monitorze nie widać. Ale jak sobie popatrzycie, no to każdy liść ma trochę inny odcień, każdy liść ma trochę inną barwę. Znowu, dalej, inne pola będą absorbowane poprzez różne ułożenie liści, tak? Czy takie przeciwległe, czy takie, czy tutaj takie naprzemienne, tak? Jedźmy dalej, bo tutaj się to nie kończy. Mamy różne krawędzie liści, które też w pewien sposób różne pola emitują, różne pola tutaj wyrzucają, jest zupełnie inna interakcja pomiędzy jednym a drugim. Znowu kolejna rzecz, która na to wpływa, to jest grubość liści, tak? Niektóre mamy cieniutkie, niektóre mamy dość pokaźnych rozmiarów, tak? Dalej. Właśnie, kolejna rzecz, różne wysokości, tak, od mchów, od jakichś takich naprawdę małych struktur, które ledwo jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem, do naprawdę wysokich drzew. To wszystko też wpływa na to, jakie pola są tak jakby wytwarzane i absorbowane. I właśnie, różne wysokości roślin, od tych niskich do wysokich, tworzą różne pola magraw. To wyjaśnia, dlaczego naturalny las z dużą różnorodnością roślin będzie bardziej korzystny dla dzikiego życia i ludzi niż las monokulturowy, jakie widzimy obecnie. Czyli te wszystkie stare, nie wiem, puszcze, gaje i tak dalej, gdzie po prostu człowiek, czy dżungle nawet, tak, gdzie człowiek po prostu jeszcze tam swojej ręki do tego za bardzo nie przyłożył, są dużo bardziej korzystne, nie wiem jak to lepiej nazwać, bardziej dobroczynne dla nas i dla całego środowiska i otoczenia niż te właśnie takie kontrolowane przez człowieka, gdzie przez cały czas są nowe wysadzenia i tak dalej, wycinki. Z tego względu, że tam jest dużo większy balans tych pól. Wszystkie działają wspólnie w równowadze. Każda roślina stosownie do jej wysokości, kształtu liścia, ich ułożenia, koloru, grubości tworzy odpowiednie pola magraw. Są dzięki temu w stanie przyciągać i tworzyć z pól środowiska i pierwiastków energię, której potrzebują do życia. I tutaj zobaczcie, znowu wracamy do tych magicznych słów, jeżeli stworzysz odpowiednie środowisko, to każda z tych rzeczy to jest odpowiednie parametr, powiedzmy, stworzenia sobie środowiska do tego, żebyśmy zaabsorbowali to, co chcemy, tak?
to tak w ramach dygresji. I tutaj znowu wracamy do tego obrazu. Każdy liść, gałąź reaguje z polami. To jest jeden wielki, ogromny reaktor. I jak to wygląda? Mamy tutaj znowu ten sam rysunek. Znowu mamy tego torusa. Pole wchodzą do wewnątrz, pole wypływające na zewnątrz. I tutaj mamy opis. Dolne liście zawijają się do dołu, kierując energię do strefy korzeni. Górne liście otrzymują nową energię ze środowiska i także kierują tą energię do korzeni, więc mamy przepływ energii z góry na dół. Korzenie odbierają pola z ziemi. Czyli zobaczcie, że mamy tutaj też tak jakby strukturę, co się czym zajmuje, tak jakby. Linia ziemi, tak, linia tego gruntu i mamy też taki, no właśnie, rozdzielenie, tak, to jest absorpcja pól aminokwasu i innych rzeczy z powierzchni, natomiast tutaj poprzez system korzeniowy zaciągane są części pól stąd, z liści, jak również części minerałów, części pól spod powierzchni ziemi. I tutaj mamy to przedstawione w ten sposób. Mamy przepływ energii z góry do dołu. Ten przepływ pól występuje w każdej strukturze, od kamieni, bakterii, komórek, roślin, zwierząt, planet, układów słonecznych i wszechświatów. To jest ta sama analogia, tak? Wszędzie jest ta sama historia. Rośliny otrzymują część swojej energii z ziemi, lecz większość pochodzi z góry. Innymi słowy, liście oddziałujące z polami ze środowiska zawijają tą energię do siebie. I zobaczcie, znowu moglibyśmy tutaj na podstawie tych dwóch punktów znowu jakby przydzielić tą zasadę 80-20, tak? 80 to są pola, 20% to jest, powiedzmy, tutaj z tej części, powiedzmy, bardziej materialnej. A tutaj mamy podane różne przykłady tego samego, tak jak to wygląda na przykładzie różnych okazów. Tutaj ta dynia jest prawie że na czasie, ale no, my mamy trochę opóźnienia. Dobra, jedźmy dalej. U nas jest trochę za późno, bo już trochę tych liści opadło, praktycznie większość, ale może gdzieś tam jeszcze coś się znajdzie. Wyjdźcie na zewnątrz i popatrzcie na liście roślin. Zwróćcie uwagę, że większość liści posiada błyszczącą powierzchnię i matowy spód. To zostanie wyjaśnione na kolejnym warsztacie przy omawianiu gansu CO2. W tym momencie, kiedy będzie tak jakby omawiana jego produkcja, do tego się wróci. I tutaj zostanie to dokładnie omówione. Ale w zasadzie każdy liść, nawet taki zeschnięty, jak weźmiecie, taki, który już opadł, jeżeli obrócicie go, przyjrzycie się jednej, drugiej stronie, zobaczycie też tą różnicę, że jedna strona jest tak jakby bardziej błyszcząca, druga jest bardziej matowa. Wrócimy do tematu przy gansie CO2. I podsumowanie. Rośliny to żywe reaktory. No, widzieliśmy to wielokrotnie. Doktor Kosze też na jednym z ostatnich spotkań pokazywał, gdzie znajduje się dusza rośliny, jak to wygląda, jak to się rozchodzi. Rośliny to zaawansowane istoty wykorzystujące pola, by uzyskać energię. Są mistrzami swojego środowiska i tutaj wykorzystują przepływ pól, którego my jeszcze nie widzimy. I czy są tutaj pytania jakby do tej części? Tam chyba Marcin ma podniesioną rękę, jakbyście go mogli przenieść.
Okej, Marcin, jesteś na panelu, śmiało. Marcin, masz jakieś pytanie? Dobrze. Są jeszcze jakieś inne pytania do tego tematu, do tego wątku? A w ogóle to mnie słychać, czy nie? Bo nie wiem, czy nie mówię do siebie. Słychać cię, słychać. Myślę, że chyba pytanie, no to możemy lecieć dalej. Okej. No to tutaj wkraczamy już w inną historię, w inny temat. Chwila o duszy. No i tak, wiemy wszyscy, że jesteśmy takim samym reaktorem w zasadzie jak roślina, zwierzę i wszystko co istnieje, tak, tylko musimy się tak jakby nauczyć z tego korzystać. I wracając znowu do tego, co mówiliśmy wcześniej, znowu pole pierwotne to dusza, zewnętrzną jakby krawędzią interakcji duszy ze środowiskiem jest nasza fizyczność, a pola pomiędzy połączone są z emocją. Tutaj znowu mamy powtórkę tego rozkładu, tak jakby w strukturze naszego mózgu, gdzie w samym centrum znajduje się dusza, później znajduje się ta struktura emocjonalna i najbardziej na zewnątrz to są te procesy, tak jakby fizyczne, kontrola naszymi, nie wiem, rękoma, nogami, organami i tak dalej. Im bardziej na zewnątrz, tym bardziej zbędne, powiedzmy, elementy. Dusza tworzy ciało fizyczne w tym środowisku Ziemi. No, mówiliśmy o interakcji z polami. Środowisko tworzy ciało fizyczne w odniesieniu do warunków tej planety. To jest to samo, co nasze pudełko z Gansem, gdzie interakcje pól pomiędzy płytkami w środowisku słonej wody tworzą taki Gans, jak chcemy. No i tutaj w odniesieniu do tego, co wiemy, powiedzmy, jeżeli chcemy zrobić CO2, no to bierzemy taką płytkę i taką. Jeżeli chcemy zrobić CH3, no to nanopłytka i jakiś tam ocynkowany przedmiot żelazny, tak? Każde, nie wiem, każda zmiana zasolenia, każda jakaś tam inna drobna kosmetyczna zmiana powoduje, że ten gaz będzie inny. I dlatego też, no my też w pewien sposób nie jesteśmy jednakowi wszyscy, tak? Pole kreatora, którym jest nasza dusza, tworzy istotę ludzką. Każde żyjące stworzenie jest jak trójwymiarowa wersja okrągłego magnesu. Dajemy i otrzymujemy pola bez przerwy i mamy wpływ na wszystko wokół nas, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Chociaż no, w zasadzie z każdą chwilą powinniśmy już nabierać tej świadomości coraz więcej. Jesteś stworzony z pól, z pierwotnym polem w centrum, esencją ciebie, która jest kreatorem. Ty tworzysz swoją fizyczność i swoje doświadczenie rzeczywistości w każdej sekundzie swojego życia, więc to w zasadzie też nie sąsiad, nie wujek, nie coś tam, tylko ty, tak? W jaki sposób oddziałujemy z innymi. Schematycznie mamy to pokazane tak samo, tak jak wcześniej. Pola jednego wychodzą z góry, wchodzą tak jakby do drugiej osoby i następuje ta wymiana. Znowu możemy sobie tutaj narysować w pewien sposób tą ósemkę. Pierwotne pola naszych dusz pochodzą z tego samego źródła. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, odpowiadaliśmy sobie na pytanie Tomka.
Wewnątrz nas znajdują się więc pola wszechświata. Gdy pola o tej samej sile pasują do siebie, mogą być swobodnie dane i wzięte. Im więcej dajemy, pozwalamy na obfity przepływ pól powracających, jak i wypływających. Tutaj może jeszcze wracając do tego elementu, powiedzmy nawet tej jednej struktury, powiedzmy tej jednej osoby, jak rozumieć to, że im więcej daje, tym więcej dostaje, bo te wszystkie pola, które tutaj powiedzmy przechodzą, ja to powiem trochę w inny sposób niż było gdzieś tam w innym miejscu powiedziane, te pola, które do nas wchodzą, one przechodzą przez nas, przez centrum, niech to będzie, nie wiem, człowiek, wyobraźcie sobie tutaj ziemię, cokolwiek, przechodzą przez centrum i interakcja tych pól z tym, co się znajduje w środku, zawsze tutaj da coś więcej niż to, co weszło. Czyli za każdym razem, kiedy coś dajemy i coś do nas wraca, to w pewien sposób jest pomnożone, powielone, czy dodana jest tutaj jakaś wartość. Więc im więcej dajemy, faktycznie więcej później do nas wraca i więcej możemy znowu dać po tym, jak to do nas wróci, jak to przerobimy w pewien sposób i puścimy dalej w obieg, tak? Dajemy z naszej duszy bezwarunkowo. Nazywamy to miłością. To są pola magraw, pole magnetyczno-grawitacyjne. A nasze emocje zachowują się jak filtry tych pól. I zobaczcie, depresja to jest niechęć odebrania w pewien sposób, niechęć wzięcia tego, co jest. I nie wiem, weźmy to na przykład, może tak trochę to przerysuję, tak? Ale potrzebny mi jest samochód. Marzę o Jaguarze, powiedzmy, ale stać mnie na malucha. No i kupię sobie tego malucha, bo jest mi potrzebny samochód, tak? Ale dalej myślę o tym Jaguarze. Co to powoduje? No w pewien sposób będzie to powodować, że po prostu no nie będę chciał tym samochodem jeździć. Ten samochód też jakby no nie będzie chciał ze mną w pewien sposób współpracować. To samo jest z naszym ciałem w odniesieniu do naszych emocji, tak? Coś nas denerwuje, coś tam się dzieje. Po prostu te pola będą się w pewien sposób układać tak, a nie inaczej. Te lub inne przypadłości będą nas w pewien sposób dopadać. I to jest nic innego jak w większości przypadków właśnie nasza emocja. Bezwarunkowa miłość. Dawanie bez oczekiwania lub warunków, kto odbierze i czego się spodziewasz w zamian. Ile razy było tak, że nie wiem, ktoś wam coś, nie wiem, dał, ofiarował i tak dalej, masz to, ale słuchaj, w zamian zrób coś tam, tak? Albo później się to odbijało. No słuchaj, ja ci to dałem i myślałem, że zrobisz to w ten sposób, bo ja bym z tego korzystał, tak? No tutaj mamy troszeczkę inne podejście, tak jakby do tego tematu, gdzie po prostu dajesz, masz, zrób z tym, co uważasz i co z tego wyjdzie, to jest okej, tak? I nieważne, czy ty dostaniesz za to słowo dziękuję, czy tak jak doktor Kesze powiedział na którymś spotkaniu, że ktoś użył systemu balansującego, to chyba było w Austrii czy w Niemczech, i na samym początku nie dał tak jakby nic, ale za jakiś czas przyszedł, zostawił gdzieś tam 2000 euro, bo uważał, że tyle jest potrzebne, tak? Gdzie nie było taryfikatora, powiedzmy, w pewien sposób, tak? Tak to powinno generalnie wyglądać. Dajemy i nie oczekujemy tego, co dostaniemy w zamian, ale z drugiej strony też musimy pamiętać, żeby być w pewien sposób otwartym na to, co do nas przychodzi, bo właśnie w odniesieniu nawet do tego przykładu z tym maluchem,
No jednak no mam ten samochód, mogę się nim przemieszczać. Może nie wygląda, ale pomaga mi załatwiać to, co chcę. I nie zawsze to, co nam się wydaje, że nam jest potrzebne, akurat jest dla nas najlepsze, tak? Swobodne dawanie tych pól każdemu, kto potrzebuje, będzie widoczne w. Tutaj niestety ten slajd był niedokończony w pewien sposób w angielskiej wersji, ale chyba chodzi o upewnienie się, że wszyscy blisko nas pozostają zdrowi, szczęśliwi i silni. W dawaniu jesteśmy otwarci, by otrzymać, co pozwala nam na stanie się zdrowym, szczęśliwym i silnym. Pokojowe współistnienie, gdzie wszyscy możemy rosnąć i korzystać z tego. Zobaczcie, czyli pewnego rodzaju to jest, no nie wiem, barter, tak to można by było nazwać, wymiana towaru, może nawet i to nie, bo to by było trochę inaczej. Po prostu ja coś daję, żeby kogoś uszczęśliwić i ten ktoś inny mi to odwzajemnia w ten sposób, jak może. Czasami to będzie, nie wiem, uśmiech, czasami dziękuję, czasami coś tam innego, ale im więcej tego będziemy dawać, tym bardziej będziemy zmieniać swoje środowisko, nie wiem, najbliższe, trochę dalsze, i tak jak na przykładzie tych magnesów śpiewających, które były tam rozstawiane, ruszymy jeden, ruszą się wszystkie. Także to jest mega ważne, mega istotne. Nasze emocje zachowują się jak filtry tych pól. Jak manifestujemy się i żyjemy w tym fizycznym świecie, tworzymy wiele filtrów, które blokują te pola przed wejściem i przed wyjściem. To zmienia siłę pól, które dajemy i otrzymujemy. To znowu właśnie wraca do tego, co powiedziałem wcześniej, tak? Widzę jakąś osobę, która kiedyś mnie tam zdenerwowała i ja trzymam ten uraz, przepraszam, pamiętam o tym, tworzę pewnego rodzaju blokadę, tak, na tym komunikacie, na tej wymianie tych pól. To już tak jakby zmienia ten przepływ, zmienia tą blokadę. Co doktor Kesze mówił kiedyś o chronicznym zmęczeniu, tak, kiedy w ciele robi się, nie wiem, 200-300 punktów, które pobierają ileś tam kalorii, żeby utrzymać swój stan, i generalnie obojętnie ile byśmy nie zjedli albo ile byśmy nie spali, to trzymamy się po prostu w takim stanie, że no, wypadałoby się z powrotem położyć, bo jestem zmęczony, pomimo tego, że 5 minut temu wstałem z łóżka. I tutaj to jest właśnie ta jedna z tych blokad, powiedzmy, jedno jakieś takie miejsce, które no, nie domaga i musimy w pewien sposób sobie z tym poradzić, żeby to wyprostować. Doktor Kesze właśnie na tamtą przypadłość podawał też receptę, tak jakby uzupełniał tą emocjonalną strukturę za pomocą wody cynkowej. Tam było chyba 80 do 20, 80 cynk, woda 20 CO2, z tego co pamiętam. I można było z tego, można z tego po prostu w pewien sposób wyjść. Za pomocą takiej no, technologicznej rzeczy, ale to tak jakby wraca też do tego, co było powiedziane wcześniej na samym początku, że są te choroby, jednostki chorobowe, które mają podłoże emocjonalne, są też takie, które są środowiskowe. I tak jakby zmieniając, odblokowując te wszystkie inne rzeczy, zmieniamy. Później będziemy mogli zmienić te pola, tak jakby, które dajemy i otrzymujemy. To działa w jedną i w drugą stronę. I tutaj mamy też pokazane, jak to mniej więcej działa schematycznie. Nasze myśli i emocje wychodzą i wracają. Jest to oddziaływanie magnetyczne i grawitacyjne. Myśli, emocje są polami magraw i posiadają specyficzną siłę. Tworzymy za pomocą myśli przez cały czas. O nie, nie chcę, żeby to się stało. Trzask. Chyba to wszyscy znamy w pewien sposób.
wyobrażając sobie coś, prowadzi to do kreacji i intencji. I też w zasadzie zobaczcie, że było przeprowadzonych kilka badań na ten temat, że mam egzamin powiedzmy za pół roku i przez miesiąc czy przez dwa miesiące wizualizuję sobie to, że zdałem ten egzamin i wszystko jest w porządku. To by się odniosło do tego, co Maciej dzisiaj fajnie tłumaczył na zasadzie modlitwy. O Boże, jak ja bym chciał zdać ten egzamin, tak? Czyli właśnie nie w czasie przyszłym, tylko w czasie można powiedzieć dokonanym, tak? Gdzie zdałem ten egzamin, on jest zdany, jestem przygotowany i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jeszcze też, żeby to życzenie, ta wyobraźnia, żeby tutaj to było wszystko zgodnie z etosem. Ale zobaczcie, że robimy to przez cały czas, jakbyśmy na to nie patrzyli, tak? Czy to będzie wybór sukienki na Sylwestra, czy chociażby właśnie kreacja sobie tego, że zdam ten egzamin, czy cokolwiek innego, nie mówiąc już o innych rzeczach, że o właśnie, no dzisiaj jest tak i tak, to jutro będzie jeszcze gorzej, tak? To w ogóle powinno jakby wypaść z naszego słownika i z naszego postępowania, ale to może kiedy indziej. Tworzymy taki świat, jak chcemy. To jest podkreślenie tego, co w zasadzie mówiłem wcześniej. Świadoma intencja pozwala na świadomą kreację każdej minuty twojego życia. Intencja, by dać na pożytek każdej istoty, tworzy elewację dla wszystkich. Bo siła pól emocji osoby jest unikalna, musi być dane bezwarunkowo każdemu, kto potrzebuje i kto może tego użyć. Stawianie warunków w dawaniu tworzy problemy w tym, co zostaje dane, a co do ciebie wraca. Zobaczcie, jak to pięknie te kilka punktów wraca do tego, co dzisiaj właśnie omawiał Maciej. To, o czym mówiliśmy gdzieś tam wcześniej, o tej intencji, co się dzieje w tym momencie, kiedy ja piję, nie wiem, herbatę w intencji czegoś albo w intencji kogoś. Co możemy robić w każdej sekundzie, w każdej minucie swojego życia? Nieograniczone możliwości. Intencje i emocje są umieszczone w każdym urządzeniu, które zrobiłeś. Intencja dla zdrowia, dobrobytu, ustawienie warunku dla największego pożytku dla wszystkich, którzy z nich korzystają. Dlatego ta intencja jest tak mega ważna na samym początku robienia czegokolwiek, tak? Czy to będzie długopis, czy to będzie łatka, czy to będzie większa ilość zwiniętego drutu w cewki, czy inne tego typu rzeczy. I teraz dalej, zobaczcie, że to nie tylko jakby technologia plazmowa dochodzi do tych wniosków, to nie jest żadne odkrycie, bo tutaj mamy też odniesienie do tego, co robił Emoto w swoich badaniach nad wodą, gdzie zamrażał kryształki lodu i patrzył na nie, tak, po uprzednim oddziaływaniu na przykład słów, muzyki, czy innych tego typu rzeczy, jak te kryształki się zachowywały, jak one wyglądały po prostu w tej strukturze. Gdzieś tam też była taka historia, nie pamiętam, to Przemek chyba mówiłeś, gdzie kilku ludzi na jakimś spotkaniu w tajnym ośrodku siedziało i rozmawiało o jakimś tam, co to było, jakieś zagrożenie chemiczne, czy rozmawiali o jakiejś broni chemicznej czy czymś takim i wszyscy w zasadzie w tym pokoju zginęli, tak? Później się okazało właśnie, że woda jakby przejęła to, o czym myśleli. Mam nadzieję, że to powiedziałem dobrze. Wydaje mi się, że to w ten sposób jakoś tak było. Ale popatrzcie, też były przykłady z ryżem na przykład, gdzie były sobie dwie miseczki ryżu, czy dwa jakieś pojemniki z ryżem już ugotowanym i na jednym była karteczka kocham cię, a na drugim odpowiednio coś innego. I ten, gdzie było coś innego, no po prostu długo się nie zachował. Także to ma bardzo duży wpływ, a jeszcze wracając do tego, co mamy na tym slajdzie, pamiętajmy, że też 80 kilka procent to nas, naszego ciała, to
to woda, więc tym bardziej powinniśmy mieć to na uwadze. O, tutaj Kuba dopisał, że nie zginęli, ale mieli wyraźne objawy zatrucia, a omawiali pomysł na uniwersalną truciznę. No, to tobie się mniej więcej potwierdzało. Dzięki, Kuba. Im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy. Czyli pamiętajcie, że to, co do nas wraca, jest jakby w pewien sposób może nie tyle pomnożone, co dodane jeszcze pewne interakcje, które się zadziewają, powiedzmy, przy przejściu przez nasze pola, dzięki czemu my też jakby możemy znowu więcej dać, więcej otrzymać, więcej dać, więcej otrzymać, tak? Im więcej dajemy bezwarunkowo, tym więcej otrzymamy z powrotem na poziomie sił pól naszej duszy. Czy są jakieś pytania do tego fragmentu? Albo ogólnie? Ja w zasadzie mogę nawiązać do tego bezwarunkowego dawania. To tak jakby po prostu mieć naczynie, z którego im więcej wylewamy, tym więcej możemy do niego nalać. I to tak, tak to by wyglądało. Opróżniamy pojemniczek, tak? W tym momencie możemy do niego nalać więcej, tak? I tak cały czas. No możemy to też jeszcze porównać, nie wiem, do ćwiczenia czegokolwiek, tak? I do tego, jak nasz układ nerwowy się, powiedzmy, przystosowuje, bo wiemy, że budują się po prostu połączenia neuronalne, powiedzmy, w tej strukturze fizycznej, tak? Gdzie na początku nie możemy ruszyć palcem, potem ruszamy nim powoli, 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 coraz szybciej i weźmy to w odniesieniu do gry na instrumencie, tak? Tam po prostu tworzy się ilość, odpowiednia ilość tych połączeń, gdzie to zaczyna po prostu pracować coraz szybciej, coraz sprawniej. Nauka jazdy samochodem, nauka czegokolwiek w zasadzie, tak? Na początku idzie opornie, a potem w miarę jak powtarzamy ten proces, idzie to coraz płynniej, coraz bardziej wydajnie, coraz efektywniej, aż w pewnym momencie dochodzimy do pewnego rodzaju automatyzmu. Przecież no większość z ludzi, która jeździ samochodem no dłuższy czas, nie wiem, każdemu to zajmuje trochę mniej lub więcej czasu, ale nie zastanawia się, gdzie jest jedynka w samochodzie, gdzie jest dwójka, trójka, piątka, tylko jeździ po prostu no, tak jakby automatycznie. I nie chodzi mi tutaj o skrzynię automatyczną w samochodzie. Każdy mnie chyba doskonale rozumie. Przecież też nie patrzymy się, gdzie jest kierunkowskaz, gdzie jest przełącznik wycieraczek, tylko jeżeli jest to potrzebne, to korzystamy z tego, prawda? Po jakimś czasie. No tak, przechodzi to już w zasadzie w taki automatyczny w nawyk, w odruch. Nie musisz się rozglądać po samochodzie, żeby znaleźć cokolwiek. Po prostu wiesz, że to tam jest, sięgasz i robisz to, co trzeba. No, a Maćku, możesz przypomnieć to, co doktor Kesze powiedział odnośnie tego, żeby zaufać swojej duszy, że to tam jest? Pamiętasz, jak to było dokładnie? Znaczy mnie pytasz, bo nie usłyszałem. Tak, tak, ciebie, no bo tam ty dzisiaj to mówiłeś, tak, że zaufaj, że ta twoja dusza tam jest, tak, bo ty nie tak. Wiesz. Znaczy dokładnych słów nie pamiętam, ale to jest taki, wiesz, taki szerszy etos No, więc ja zacznę od tego. Przeniesienia podmiotu. I to jest bardzo ważne. To jest, ja o tym mówię, wiesz, to jest moja, wiesz, pasja. Przeniesienia podmiotu. Przepraszam cię, Maciek, to ciebie wycina, czy tylko ja mam taki odbiór? Wycina Maćka, u mnie jest to samo.
Maciek, strasznie cię wycina. To pole duszy, to co się zasila. Strasznie cię wycinało, Maciek. Tak jak on nam to przekazuje. Przeniesienie. Teraz lepiej? O, teraz okej, okay. No. No bo tam widocznie coś było nie tak. Słuchaj, tak jak ja to rozumiem, jak on to przedstawia nam, bo on to tak w taką siatkę pajęczą. Maćku, dalej jest to samo, wiesz? Dalej cię wycina. Od kilku lat. Od wielu lat. I to jest największa trudność dla każdego z nas. To jest taka esencja tego, o czym ty mówiłeś przez ostatnią godzinę, tak? Czyli przeniesienie pod... O, no to nie wiem, co zrobić. No trudno, no to najwyżej pogadamy o tym kiedy indziej. Chodzi o podmiotowości ze swojej osoby, z manifestacji, z fizyczności, z identyfikacji. No coś masz, jakieś problemy na łączach straszne, Maciek, ale generalnie tak, no. Od samego początku, znaczy może nie od samego początku, ale tak jak wcześniej było mówione, doktor Kesze przeprowadził nas przez te zabawki i to chyba też Przemek jeszcze mówiłeś, że zostaliśmy przeprowadzeni przez to, tamto i tamto i tamto, żeby zobaczyć, że ta technologia działa, a teraz po prostu musimy to znaleźć w sobie. Później Maciej właśnie to też jeszcze powtórzył, tam były użyte fajne słowa, tak jakby, żeby to podkreślić i tak na dobrą sprawę, no właśnie, wszystko się opiera na tym, że te wszystkie rzeczy to były tylko półśrodki w zasadzie do tego, żeby nas doprowadzić do tego, żebyśmy sterowali po prostu swoją duszą za pomocą swojej duszy. Czy są jeszcze ewentualnie jakieś pytania? Znaczy... Nie wiem, dalej wycina mogę dodać, bo ty pytałeś mnie o coś, tak? Tak. Cięło cię, nie wiem, czy teraz będzie okej, okay, ale spróbujmy. Chodzi o bardzo... To jest bardzo trudny proces, bo my wszyscy jako dzieci tego świata, dzieci rodziców, dzieci z przedszkoli, szkół, prawda, identyfikujemy się z własną formą, czy z własnym ciałem i to jest ten największy problem. A tutaj pan Kesze snuje taką nić pajęczą, która nas wyciąga z tego, że to nie ty, nie to coś, co jest w tym ciele, jest podmiotem, tylko podmiotem jest to, co stworzyło to ciało. Czyli to nie ty jesteś doświadczający jako ja, Maciek, Marcin, Paweł, tak, który jest zidentyfikowany z tym ciałem, tylko to coś, co było przed powstaniem tego ciała. To jest dokładnie o tym ta technologia jest, tak? I teraz przenieść swoją uwagę, aha, ja doświadczam tego, że jestem, tak, postrzegam, czuję, myślę, reaguję, ale zaraz, kim jestem ja, tak, czyli to jest to coś większego, tak, to coś, co mnie zasila, to coś było zanim się urodziłem, tak, zanim przez 9 miesięcy w łonie matki to ciało powstawało, po czym budowałem je przez kolejne 20 lat. Zobacz, to coś cały czas cię zasila. Co cię zasila? To jest to pole duszy, o którym Kesze mówi, tak? Czyli i zobaczcie, jaki jest paradoks. Jak przeniesiesz we własnej wewnętrznej pracy podmiotowość z tego iluzorycznego bytu, którym ty myślisz, że jesteś, Marcin, Paweł, Maciek i tak dalej, na coś, co tu cię przysłało, tak? Tu stworzyło cię, czyli powiedzmy tak, jak on mówi, nienamacalna
niefizyczna tożsamość, która manifestuje się poprzez zwolnienie swoich pól, żeby doświadczyć tego, tak? W momencie, jak przeniesiesz tą podmiotowość stąd, tam, to całe cierpienie znika. Cała roszczeniowość, cały ból, cała identyfikacja się z ciałem, które wiesz, zawsze chce, to co mówiłeś, chce mieć jaguara, tak? I już cierpię, bo go nie mam, a mam malucha, tak? Zobacz, tam se tworzysz ten mentalne cierpienie, tak? Chcę mieć, nie wiem, mam żonę, chcę mieć kochankę, no to cierpisz, bo nie masz kochanki, tak? I tak dalej, i tak dalej. Zobacz, ty to tworzysz, ty to wymyślasz. A to coś nie ma problemu z jaguarem czy z kochanką. To coś po prostu chce doświadczyć tych prędkości pól tutaj w żelazie, cynku, w aminokwasie. Po prostu doświadczyć, tak? No nie wiem, czy to jest dobra, czy to jest w ogóle odpowiedź na twoje pytanie, czy to troszkę się rozmijamy tutaj? Znaczy nie, no wiesz, mi chodziło po prostu o użycie tego stwierdzenia, które powiedział Łukasz, ale super, że to dopowiedziałeś, bo to jeszcze jakby dodatkowo dodało do, dodatkowo tutaj, wiesz, podkreśliło to, co było mówione, to, co miało być przedstawione i jak to się zazębia właśnie z tym ostatnim wykładem, także serdeczne dzięki, Maćku. Jeszcze ktoś chciałby coś dodać ewentualnie tutaj do tego wykładu? Ktoś chce coś dodać, zadać pytanie? Zapraszamy. Okej, to jeżeli nie ma więcej pytań, nikt nie chce nic dodać, to serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim we czwartek, potem kolejne w niedzielę. Dziękuję wszystkim za prezentację, za udział. Do usłyszenia i do zobaczenia.